Dobra, zagramy sobie jedną piniatę, bo grzechu ma kija w odbytnicy i pewnie nie będzie chciał grać. Więc pykniemy sobie jedną piniatkę. Witam Henrzej, witam Bartek, witam was wszystkich serdecznie. Piniata Gifts. A. Tu był królik. Czyli nie ma nic ciekawego, bo co to jest? 3% szans na jakieś specjalne dziewiątki? Dziesiątki znaczy? Kurde, fajne by to było. No ale nie będę tego kupował. Ale czemu tylko 3? A bo tu jest 6. Available for you 3, czyli że to można 6. Ale 100 ileś złotych, matko. Nie. Ale fajne by to było. To by było fajne. Ale nie. Jakby za mała szansa. 5%, znaczy jak na Wargaming to jest dużo. Chociaż obawiam się, że to bym dostał. Bo tu jest 20, 20 i 10. Jakby matematycznie, no. Gwarantowany drop. No, tylko że który jest gwarantowany? Special Tier 10 Ship Group in the 25th Container. Okej, a tu da się kupić 25? 6, 18. Tu się da. No to by trzeba było kupić... Ja pierdolę, za prawie 1000 zł, żeby kupić tą, żeby mieć gwarantowaną dziesiątkę. Wowza. Wowza, po prostu wowza. Dobra, zagrajmy tą jedną grę. Jedną piniatkę. Bo później się z grzechem nie będzie dało grać. Niestety. Co jest? Czemu czat nie żyje? Tak mało osób? Na WoWsa przyszło? Zazwyczaj na WoWsa przychodziło więcej osób. Widzę, że ludzie głównie dziewiątkami to grają. Cześć Mark, witaj. Powodzenia? No. Cierpliwości, a nie powodzenia. I będzie dobrze. Duncan. Siły przeciwnika na horyzoncie. Święta porządki. Ale to już dzisiaj? W sumie tak, jutro jest chyba święconka, nie? Nie do końca wiem, ale tak mi się wydaje. Cześć, Chrisu.
O, już? Thank you. Come back anytime. Kubens. 5 złotych. Siemano kolano, miłej gierki, uśmiechnięta buźka. Witam, mi dzięki. Dobry początek. Miło. Miłej gierki, oby była miła. Podobno Grzechu miał grać ze mną dzisiaj operację, żeby przetestować ten tryb, jak się na nim fajnie gwiazdki ściąga, ale nie wiem, czy będzie chciał. Cześć, Jętliczek. Akurat się włączyło. Niemiło, niemiło. F. Schultz. Cokolwiek to jest. Niedziela się, to jest bezpieczeństwo. A myślałem, że w sobotę. Ja się tam nie znam na tym. Dobrze mam was, żebyście mnie poprawiali. Tyś, 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 tyś! Poleciały torpedki. Sejong! Kurde, jakbym wiedział, to bym nie szczylił. Tylko bym na siebie Sejonga trzymał, a tak to Sejong się zadymi. I tyle z Sejonga. Witam, Sku. Niestety znowu mianałeś. Pierwszy donate w życiu. I akurat u mnie. Kurde. No to czuję się zaszczycony podwójnie. No to dziękuję. W takim razie, Kubens. Co to się z tobą Sku dzieje, że cię znowu, kurde, nie było dzisiaj? W końcu działa mi czat. Czemu miałby ci nie działać czat? Co tam znowu popsułeś? Dobra. Nieprawda, nie kłam. I ty jest dobry. Cześć, Timber, witam. Cześć, Miłosz, witam serdecznie. Torpedy w porcie. A co to za nowy challenge? A, specjalny. Czy ty wpłyniesz w wyspę? Oj, kumplu. Oj, kumplu. O, fajnie, overpeny. Lubię. Trzeba postarać się wstrzelić w te środkowe torpedy tutaj. Żeby jak najmniej zebrać. Ricochet. Że nikt nie próbuje tutaj dobijać. Teraz Cytadela, gro. Rel. Sierżant Spaghetti. Esportowy tryb. Czemu esportowy? Ja bym powiedział, że bardziej randomowy niż esportowy. O Jezu, ale to zdupiłem. Najsu, najsu. Czy Pomirn będzie chciał zebrać torpedki? Nie, Pomirn wie co robi. Niestety. Czy tak średnio bym powiedział, bo... Trochę olał mnie. Przez co dostał w ciry. Jeszcze puszcza mi, kiedy ja skręcam.
No ale teraz zginę od pomierna, bo jest na blisko. No, zrobiłem co mogłem w tym trybie. Ciekawe, czy drużyna to wykorzystam. W robocie jestem, nie wiem jak odpisywać na twoje pytanie. Ja powiem, mama mi nie pozwoliła być rano. A, no dobra. Zrozumiałe. Ironia, aha. Zabijanie jest dla słabych. No. Czy grałem Monkiem w Baldurze? Nie. Nigdy. Zgadnijcie, kogo gratuluję na streamie Grzecha. Oczywiście Grzecha. Nie no. Odpalił już z tego, co widzę po reakcjach czatu. No, ale drużyna jak zwykle robi co dobra, co może, żeby nie wygrać. Sowiecki Sojuz, który bije chyba hajekami. Super, super. Ja wiem, że ten tryb jest po for fun. Ale, no, nadal. No nic, to poczekamy chwilę na Grzecha, bo może się odpalić. Chyba, że go przyspieszę, wysyłając mu zaproszenie. Może mu się pojawi na ekranie, a nie ma go. Teraz będzie gadał 3 dni, nie? WoWs Anno Domini 2024, no. To są gry online 2024. Nie ma go jeszcze w grze. Możliwe, że mam rację. Wiem, że mam rację. Bo dużo gram w gry online. I te free to play, i te normalne, i wiem jak to jest. Już prawie jest. To też prawie jest. Zaraz się pozbędziemy tych okrętów i wtedy skupię się na tym. Ogólnie plan mam taki, ażeby wyekspić, zrobić coś bardzo brzydkiego. Wyekspić złotego lwa. Na złotym lwie kupić pewne ulepszenie, które dodaje mu pakiet dodatkowy, jeden dodatkowy airstrike i szybszą cooldown na airstrike'ach, a potem kupić mu pakiet premium, żeby zarabiał więcej kredytów i mieć pierwszą dziewiątkę premium, która będzie mi zarabiać na wszystko i będę mógł nią grać o specjalne tryby, a Golden Leaf jest bardzo dobrym okrętem do grania wszystkich trybów jak Brawle, nie Brawle i tak dalej, zwłaszcza z tym ulepszeniem, bo to ulepszenie nie ma żadnych minusów, on ma tylko plusy. Także jest fajnie. Jest całkiem przyjemnie. Zaraz, five Epochs of Navy będzie. A na Agirku przegrana, no bo... Bo tak się dzisiaj gra. Nie ma Grzecha dalej, patrzcie, nie ma Grzecha. Siedzi i gada tam, no. Cheater. Czemu cheater? Po prostu myślę. Myślę, jak to zrobić, tyle. Kombinuję. Ciułam. Nazwij to, jak chcesz. Dzień dobry. No witam.
Jak tam, co tam, jak ci minął tydzień, jak się czujesz? W sumie? No tak średnio. Tak średnio bym powiedział, tak średnio, takie 2 na 10. A co to się znowu podziało złego? Wystarczy, jak powiem, że nic nie wydarzyło się dobrego, żeby zbalansować te złe. Mhm. No to nic, to może chociaż ten wieczór będzie trochę lepszy i się rozluźnimy, zrelaksujemy i tak dalej. Jakie dać wyposażenie na Alabamę oraz jakie perki dowódcy? Jeśli mam być szczery, to powiedziałbym, że Alabamą gra się bardzo podobnie do Nowej Karoliny. A więc mogę ci powiedzieć perki z mojej Montany, więc sobie zescreenuj, jakie mam perki na Montanie. Nie wiem, czy to są dobre, takie mam. Więc sobie zescreenuj, a jeśli chodzi o moduły, zapauzuj sobie po prostu i klepnij sobie screenshota. Krzychu. A jeśli chodzi o moduły, no to będziesz widział dokładnie takie same, jak tutaj. Minus to, bo ona nie ma tego modułu 6. Ale baba ma do 5. Więc to możesz sobie wziąć. A o to ci chodziło, panie Krucjata. Wybacz, nie zajarzyłem od razu, wiesz? Już ci mówię. Znaczy, wiesz co, koncepcja była taka, że kupię sobie premkę podwodną, tak? Z tej koncepcji nie zrezygnowałem, ale uznałem, że zanim odejdę w premkę, to na początku w ogóle opracuję sobie jakiekolwiek okręty podwodne drzewkowe, żeby zobaczyć, czy, jak to się jest, czy mnie, jak to w ogóle się tym bangla, czy mi się to spodoba. Zrobię sobie pierwszego podwodniaka, jak mi się spodoba, to wtedy będę odchodził jakieś tam premki. No i kupię pewnie tą, co żeście prosili, chociaż ona rzekomo jest najgorszym okrętem podwodnym premium. Najtrudniejszym w opanowaniu w każdym razie. Kupujesz jest Japońcem? Gigantyczny tamten okręt i świeci się jak psu jajca na mapie. Na razie nic nie kupuję, nic nie kupuję. Dawaj zapro, panie. No ale chcesz kupić Japońca? Musisz. No, prawdopodobnie, ale na razie to jeszcze o tym nie myślę. Cię czat, musisz spróbować wysłać mi wiadomość, wtedy się zresetuję. W grze? Nie, idź na pocztę i wyślij mi list. Czekaj, no czekaj, jak to wiadomość wysłać w ogóle? O, ja cię nie mam znajomych tutaj w ogóle. Jestem offline, bo mówię, że cię zgliczował, to jest znany bóg. Po prostu spróbuj mi wysłać wiadomość. No ale jak cię nie mam w znajomych w grze, to jak mam ci wysłać wiadomość w grze? Jak możesz mnie nie mieć znajomych, jak ja mam ciebie w znajomych? No tylko Deda mam. Aha. To dodaj mnie. Czekaj. Nie, bo to jest do czarnej listy, a jak mam... Poczekaj, o, w ten sposób. Dziękuję serdecznie, mam nadzieję, że będzie dobra gra. Berlin, The Berlin, a Berliet nie mam. Ja jestem po prostu Berliet. Bo to jest moje konto przedyoutubowe. O matko. Ale mnie przydusiło. Dziwne. No bo czat ci jest zgliczował, no. Wyślij wiadomość. I ci się powinny wszystkie okna za chwilę zamknąć i odświeżyć. Wtedy się pojawi, że online. Wysłałem. Stan! Mądrze napisane. Jak coś, to mogę wyjść z gry i wejść jeszcze raz. No to chyba musisz spróbować, bo nawet to nie pomogło. No to wychrzaniamy stąd ludziska. Nie będziemy grać. Do widzenia, proszę się rozejść. To jak kupiłeś za złote zbrojowni, to spoko, tylko mówię, no poskrynuj sobie to. O, dobra, dotarły do mnie wiadomości, jak wyszedłeś. No i jak wyszedłem. Powodzenia w ekspieniu. Znaczy wiesz co, ja już jestem bardzo blisko, bo teraz już jestem w tym okręcie, który bezpośrednio prowadzi na podwodniaka, wiesz, więc... Chociaż teraz wskoczyłem na niszczarki 6 tiera, trochę mi się gorzej gra niż tym poprzednim. Dlatego, że no mniej taka jest mobilna, w sensie... Może się rozpędza do nawet lepszych prędkości, ale mniej... Ze skrętnością gorzej i to tak mam problem z manewrowaniem tutaj. No jestem, spróbuję jeszcze raz. No nie jesteś online. A to ten? Chcemy ci tą gwiazdkę zdjąć, czy po prostu gramy randomy? Tak jak ci pisałem. Znaczy wiesz co, nie będę się upierał, no chcesz to tam prowadź. Ja to raczej na randomki bym sobie wypłynął, to mnie kręci najbardziej. No jakby chodzi po prostu o to, że widziałeś, jak tam możesz ładnie poekspić, a ty chcesz szybko ekspić, bo ty rzadko grasz, więc myślałem, że chodzi ci o
optymalizowanie ja tego, no ale... Wolę z ludźmi, mój drogi. No dobra. No to muszę grać szóstkami, niestety. Znaczy, no tak, no to jest szóstka, natomiast no tak jak mówiliśmy zawsze, raz ja wybieram, raz ty wybierasz, nie? Żeby nikt nie był stratny. Czym ja chcę tu zagrać? No nie mam za bardzo dobrych szóstek, więc zagram byle czym. Czy wiesz co, ja nie wiem, czy ja go już nie wymaksowałem, wiesz? No jeszcze mi to zostało do zrobienia, a tak naprawdę to tu za wiele już nie ma do robienia. No po prostu taki jest okręt, troszeczkę mniej zwrotny. No jakoś tego śledzia trzeba zjeść. Mógłbym za Free Expa odkryć, ale pierwszy raz w życiu gram niszczarkami i powiem szczerze, świetnie się przy tym bawię. Strasznie dużo fanu mi to daje, więc na razie mi się nie spieszy aż tak mocno. Chciałem się skupić na podwodniakach, ale tak rykoszetem się skupiłem na niszczarkach i w ogóle nie żałuję. Ja to tak powiem. Ostatnio, stary, jaką miałem bitwę, tak na jedną bitwę sobie wlazłem do gry. I wyobraź sobie, że była bitwa, gdzie pod koniec bitwy zostałem przeciwko dwóm... Znaczy tam były jeszcze jakieś inne okręty, ale akurat wypłynąłem w sam raz naprzeciw dwóch tych lotniskowców wroga. I zdążyłem wpieprzyć salwę, pełną salwę burtową. Mogą być dwa lotniskowce w bitwie? No, były dwa. I tak jak mówię, wpieprzyłem pełną salwę w jednego, wszystkie torpedy wlazły, bo stał. No i kurde, już ładowałem torpedy na drugiego, chyba mi tam ze 20 sekund zostało, niestety bitwa się skończyła. Jakbym to stary jeszcze wstrzelił, ale by było. Ach. To było takie rozczarowanie, jak nagle zobaczyłem, że... Koniec bitwy. Wy to ludziska sami napiszcie, co tam u was, jak wam minął tydzień, bo mówiłem, że u mnie słabo, zdrowotnie było, ciężko i cały czas, no muszę po prostu jakoś zregenerować siły, bo przez te problemy ze zdrowiem mało sypiałem i tak troszeczkę, no taki umęczony jestem po całym tygodniu. To ja się dzisiaj też nie wyspałem, jeśli już mówimy o niespaniu. Ale to nie z powodów jakichś zdrowotnych czy tak dalej, tylko taka wichura szalała u mnie w mieście, a ja, jak wiesz, mam bardzo delikatny sen. I po prostu tak mi napieprzało w okna, jakby mi huragan za oknem przechodził i to, najpierw się do trzeciej w nocy męczyłem, żeby zasnąć, a jak już byłem w tej fazie, gdzie wiesz, poniekąd spałem, to i tak się wybudzałem za każdym razem, jakby przypieprzyło mocniej. Także no, dzisiaj mam 6 godzin snu za sobą tylko. To i tak nie jest źle, ale no, nadal. No, to ja cały tydzień pracujący mam tak po 6 godzin. Ja to raczej tak chodzę spać o północy, a wstaję 5:50, więc... Ja to raczej weekendami odsypiam potem, wiesz? Tak to u mnie wygląda. Aha, tu nie za bardzo ktoś płynie. Robimy tak. Płyniemy, bo jak jest dymek nie zanadto rozproszony, to i tak potem każdy wie, jak w niego strzelać i to nic nie daje. Więc przepłyńmy kawałek. 4 tony drewna i stali, nice. O. Teraz powinieneś sobie zrobić jakiś ulubiony napój relaksacyjny, nie wiem jaki masz. Relaksować się przy streamku. Tak powinieneś teraz zrobić. No na razie kapuje, zobaczymy co z tego wyjdzie, czy skapuje, pewnie nie da rady. Ale na razie nieźle idzie odpukać. Ile jeszcze dymek? 18 sekund, no dobra, stoimy. Nie się skampiłem. Żeby jeszcze troszkę, już niewiele brakuje, no. Schronberg. Przeminie. Czy Schronberg? Schronberg to jest chyba działowy, nie? Tak mi się wydaje. Mamy to. Patrzcie co za gnojek, no. Widzieliście go skurkowańca. No, oddał kapa za darmo, więc no. Materiały na fundament nowego domu. No to kurde, tam się... rozwija u ciebie. No, kap przejęty zawsze trochę punktów wpadnie, nawet jakby go zaczęli przejmować w drugą stronę. Ale ładne 8000. Oparta. Dobra, niepotrzebnie strzeliłem, cały czas nie mogę... jakoś zapamiętać, że tym się nie strzela za specjalnie, raczej nie bardzo. Jak to nie? Przecież jesteś działkowy.
No tutaj się strzela na tych Niemcach? No Niemcy to są gunboaty. Co ty godasz? Znaczy torpedy też mają niżego sobie, no ale to są bardziej gunboaty, no. I do kontrowania innych niszczycieli. Rydziałka mam, nie powiedziałbym. A ile byś chciał mieć? 8? 10? No co najmniej! Okay, wypadałoby! Tak. Jak? No tak z 10 by wypadało. Dobra, tam są dwa pancerniki wroga. Jakby mnie nie zauważyły, to może nawet by coś tam nawet szło. 10 tiery tu ludzie mają dziemek. Poczekaj, poczekaj. Coś tam strzelimy, raczej myślę. Hybrydy. No, hybrydy, ale w stronę gunboatów bym powiedział. Bo tam tak. Hydro mają i tak dalej, więc one mogą wykrywać inne niszczyciele i je kontrować. Znaczy nie wiem, czy coś wejdzie. Nie wiem, czy Gate ma Hydro. Tak, Gate już ma Hydro, no, no to może kontrować. Ten skręcił, więc w tego na pewno nie wejdzie. Tylko pytanie, co z tym drugim? Galisonierka mi tam posprzątała. No, 6000. Pięknie go to ominęło, cudownie po prostu. O mój Boże, tyle wygrać. Jakby, jak grasz na maksymalnym zasięgu, no to raczej wykręcą torpedy. No, znaczy wiesz co... Myślałem, że one nawet nie dopłynęły. Chociaż powinny dopłynąć, no ale nieważne. Czy ja wiem, czy powinny? Na ile ty masz torpedy? Na 8 km tylko. Jak sprawdzałem, to miałem w okręgu ich, jak strzelałem. Teraz ci nie powiem, bo strzelam, zaraz ci powiem na ile mam. Już sprawdziłem, 8. No, 8. Choć tam se klipę tak kameralnie, no. No, szósteczka. Trochę damagie wpadnie. Dobra. Już nie ma co strzelać, bo już tam nie dostrzelę. A ten siusiu majtek jest fajny, tylko że on się kręci. Strzelimy jedną salwę tak, drugą tak. Zobaczymy, może co wleci, a jak nie wleci... Co on kurna robi? Mutsu ma zniszczony silnik. O serio, a ja brałem poprawkę na to, że on będzie jeszcze skręcał. Nie, znaczy już naprawił. Dobra, zobaczymy jak popłynie. Może coś w niego wpadnie, dlatego że... oj, 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 spierdzielaj stąd, żeby brzydziej nie powiedzieć. Zobaczymy, może wymanewrować, ale płyną dobrze na niego, tylko że płyną od frontu, więc małe szanse, że wejdzie, a jak wejdzie, to i tak za mały damage, no ale... Ale! Proszę do mnie nie strzelać! Czy tutaj wyrabia? Ty powinieneś mu oddawać, a nie uciekać tylko od niego. Powinienem ci, że jesteś gunboatem. Jest to, no na razie to w ogóle mi się nie widzi, żeby tutaj stać i oddawać, bo do mnie strzelają 5 okrętów ale wroga. Ale ja nie mówię, żebyś stał i oddawał, no tylko... No to cały czas strzelam do niego. A, to dobrze. Ja nie mówię, że masz nawiązywać walkę, wycofuj się, ale jeśli możesz, to mu klepaj. Martwy niszczyciel to zawsze martwy niszczyciel. Dobra, przestanę strzelać, może się przestanę świecić. Bo obecnie jest fatalnie. Moje torpedy nie trafiły niestety. Oj, oj, oj. No i ładna dyszka w kmucu. Dobra, nie widać mnie. Nie widać, ale jeszcze trafił, skurkowaniec. Skurcisin. Skurcisin. Zobaczymy. Chyba za daleko, ale zobaczymy. Muszę się zrelokować, bo tutaj w ogóle naszej drużyny nie ma, a ja sam być nie chcę. A, bo ma tylko jeden. Nalot. No dobra, nieważne. A chyba mnie zdekapują, ten Bayern. Jep, ale łódź podwodną zniszczyłem. Nice. Punktami jedziemy dobrze, no. Jakby tu nie patrzeć. No wroga drużyna coś nie za bardzo chce grać. No i bardzo dobrze. Nie wiem czy dobrze, za szybko się bitwa skończy, to też niedobrze. O, i drugi frag. W sumie. Enemy battleship sank. Maschinen boost! Inaktivieren! No i będą mnie dekapować chamy.
Chamy tak mają. No dla mnie bitwa na razie fatalna, więc postaram się jeszcze cokolwiek, trzeci jakieś frag, chociaż jedną torpedę. A czym ty tam Warspite'em? No, wiesz co, jakby to powiedzieć, zignorowali mnie przez większość bitwy, no to teraz płacą. No dobra, teraz się odpłacili. Myślę, że buby będą na mnie, ale buby na mnie nie były. Ty się zakopcisz, tak? Czy nie bardzo? Nie bardzo. To znaczy, słuchaj, co swoje już w tej bitwie zrobiłem, tak? Nie, więcej nie mówię nie o muszę. Tobie, tylko patrzę ja na do swojego czatu mówię. Co swoje już w tej bitwie zrobiłem? Więcej nie chcę. Znaczy, jakbym dobił do 100 tysięcy, to by było optymalnie, ale raczej Oktiabra Skaja mnie dobije, bo ma dużo dział. No chyba, że nie trafi. Ale ma jeszcze jedno działo, którym popsułem. Wątpię, że przeżyje te... naście sekund. Gniś, no zobaczmy tego gnojka. Na razie jest dużo za daleko, ach, ale... Jeszcze pośmiertnie zabiję Oktiabra Skaja. 4 fragi. Ładnie. Ja się próbuję ustawić na tego Kynisia, chociaż nie wiem, czy to jest w ogóle... Chociaż w sumie nie, poczekaj, ja to skapuję. No jak ci deska nie wpłynie. Zobaczymy. 4 zatopienia, 80 tysięcy damage'u, nie najgorzej. No nie najgorzej, mogło być lepiej, jakbym się tak nie wywalił jak głupek, ale no mogło być gorzej. Oj. Ale czekaj, ty puszczasz torpedy, które masz na 8 km na 10 km? Poczekaj. No spieprzyłem, nieważne, tamtej salwy nie było. Natomiast ja się tu kręcę bardziej z myślą o niszczarce wroga, bo nie wiem, gdzie on jest. Postaram się zbliżyć do tych pancerników jego. Aha, okej. Tak mnie chciałeś zrobić, tak? Kubaniec. Jakbym się tu zakopcił, w sumie może by to nawet miało sens. Ale czemu chcesz się zakopcić? Jakbym zaczął do nich szczyloć, ale na razie się nie kopcę, spokojnie. To tak. Jak chcesz strzelać, to dobrze, bo jakbyś chciał na torpedę, to kopcenie się nie jest skalane. Nie. Dobra, ty to na mnie poczysz, nie poczysz na mnie. No właśnie. Tak to mi się coś wydawało. Widzę, że ten strzał z torped, co teraz poszedł, to jest zbudowany jak cała Grzegosławia, Hopes and Dreams. Mój drogi, życie jest po to, żeby marzyć. No dobrze, no ja nie mówię, że nie. No widzisz, trafiło go. To nie twoja torpeda, ale tak. Oj tam, cicho. Nieważne czyja, ważne, że zatopiony. No dobrze, no. To teraz jeszcze przeżyj spotkanie z Bayernem. Który cię na pewno widzi, bo przed chwilą strzelałeś. I co więcej, na pewno do ciebie celuje, bo patrzy na niego. I jeszcze ma zasięg dodatkowy, ale na szczęście masz dymek. Mhm. Tylko pytanie, czy on ci nie zdąży z hajeków walnąć. Nie zdąży, bo zepsuł salwę. No to możesz sobie do niego pukać. No to bym nawet planował. Zobaczymy, jak wyjdzie. Dawaj te działa, kurde macie. Okręty w WT są takie se. W życiu bym tam nie grał w okręty. Po prostu są i tyle. Myślę, że go zniszczą zanim. Halo! No panie Zygfry, ależ mnie wasz mość zaimponował w tej chwili, ty!
Podziękował serdecznie. Niestety ta salwa z moich torped mi nie zaimponowała. Leciała idealnie prosto na mojego wroga, no ale niestety za mało chapeczków miał i się poskładał synek. Nieważne, ważne, że wygrana. Nie jest to jakaś specjalnie udana bitwa w moim wykonaniu, ale chociaż te 33 kafle damage'u zawsze coś, tak honorowo cokolwiek, żem zrobił. No i może jeszcze coś tam się uda. Aha, gówno się uda, no to... To się nic nie uda już, nieważne. Spoko. Ale panie Zygfrydzie, dziękuję serdecznie, naprawdę. Zrobiłem ci medal, to będziesz miał więcej trochę expa. Wow, i tak mam jeden z lepszych wyników, o dziwo. Może dlatego, że trochę tego kapowania było i tak dalej. Kap dużo daje expa. No widzisz, to pewnie przez to. No to nawet coś tam się tam pozbijało na tej gwiazdce. Czekaj, co tam ludzie piszą? Zasięg to próbuję, jak możesz wejść w ustawienia HDB do ustaw pełnych, wtedy nie musisz klikać alt. Nie, ale mnie to jest wygodne z tym altem. Na razie nie będę zmieniał. Dziękuję, tobie również zdrowych i wesołych. Dziękuję. Dobry. Właśnie, ludziska, wam również zdrowych, wesołych, spokojnych, radosnych świąt spędzonych w gronie najbliższych osób, żebyście się odstresowali, żeby wam miło było, żebyście się zrelaksowali, odpoczęli sobie od życia, trudów codziennego znoju i po prostu, żeby to był dla was miły czas, żebyście go potem wspominali jako najlepsze święta w historii. No, czy ktoś coś mnie tam pytał, czy będą streamy na święta. Tak, znowu? No nie wiem, a teraz ja mam prawo wyboru? A, no na przemian. No dobra. To czekaj, bo muszę sobie tutaj bonusik załadować. W takim wypadku. Odpocząć od życia, życzysz komuś śmierci. O, jak ktoś widzi szklankę do połowy pustą, to tak, to może odebrać. Dobra, siódemka mówisz, czekaj, gdzie mam jakieś siódemki? Ktoś mnie tam pytał wcześniej, jakiś czas temu, czy będą streamy na święta. W sensie, czy tam ustawić ten... Czy będę ustawiał jakiś cel donate'u, żeby był stream święta. Nie, bo stream święta będzie po prostu. Biorąc pod uwagę, jak tężne wsparcie było w tym miesiącu, to chyba mogę zrobić chociaż tyle, że i tak będę się nudził wieczorami, no to odpalić wam te strumyki, tak czy siak, więc nawet przez święta prawdopodobnie daily streamy będą się pojawiać. A co tam będziesz strumykował? A co zawsze. Muszę dokończyć Dragon's Dogma, muszę... Flatouta wreszcie zacząć, co go obiecywałem. Residenta muszę zrobić, bo się zebrało na niego kiedyś trójeczkę tą klasyczną. O Boże, ty! Konto premium, zapomniałem sobie włączyć. Ach, wyszło mi z głowy. Także, no, różne takie rzeczy mam do ogrania, także gier co nie miara. Czekam co teraz, najbardziej czekam na koniec przyszłego miesiąca. Mandalorian w końcu wyjdzie. To będzie tak... Po prostu tarmoszona gra na premierę, nie? Będziecie drzygać tym Manor Lordem, o ile się okaże dobrą grą. No właśnie, jeszcze to pytanie. Bianuś, mogłabyś mi herbatki nalać? Mi o, też mogłabyś. Ja mi odpowiedział, parzę się! Taka mnie chyba nienawidzi. Pani Bianka też by mogła. Perliet przy premierze każdej gry. Tak, tylko że teraz zauważ, dodaję, o ile się okaże dobrą grą. Wcześniej tego nie dodawałem. Shalom, cześć Patryś. Co tam? No, Gneisenau, ludziska, którego nienawidzę, powiem szczerze, nie gra mi się przyjemnie tym okrętem. Okręt tego typu, który ma tylko 6 dział, no to trochę taka bida jest niestety i to się czuje. Ciężko jest tym nastukać, w moich rękach w każdym razie porządny damage, no ale trzeba też jakoś przez to przejść do kolejnych tierów. Co zrobić? Do Bismarka, który dostaje tylko jedną baterię więcej. No to już zawsze dwa działa, no. W każdym razie... Gotowy jesteś na to, żeby jutro nie grać, Patryk? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że może chociaż kiedyś. Wofika sobie zagramy. Dostałeś wypowiedzenie umowy najmu? Jezu, a co się stało? Dlaczego? Co ci tam porobili? Co się tam podziało? Znaczy, jak nie chcesz, to nie mów na streamie, bo pamiętaj, to są publiczne, prywatne rzeczy. Czemu nie gramy? Bo do Szymona prawdopodobnie się rodzina zjedzie, kuzynostwo i tak dalej, miałby najazdów więcej niż Enterprise zwykle. Więc po prostu na 90% odwoła sesję. Także liczę, że Wofika sobie pykniemy coś. Skończyłem wywód. A ja się miałem ustosunkować do dotacji i zapomniałem, o czym była dotacja. Moja pamięć złotej rybki w połączeniu z niewyspaniem owocuje rewelacyjnym skupieniem.
Coś chciałem odpowiedzieć, już nie pamiętam co. Matko bosko, kochano. Ach, no nic, jak coś to napiszcie na czacie, jak ktoś tam w ogóle żyje na czatach. A, błyskawica, dobra. Wiesz co, może kiedyś kupię, pomyślimy. Na razie nie, ale kto wie. Błyskawica no. Kiedyś była taka se, a ponoć po buffach dostała... Stała się troszeczkę lepsza. Aha, to było mieszkanie służbowe, no dobra. I co teraz? Musisz sobie na szybko szukać jakiegoś innego mieszkania, nie? Bo to zakładam, to jest na studiach. I znikasz na razie, to do później, Chęczek. Jak ty płyniesz, dziadu? Tak płyniesz. No to przytul salwy od wujka Grzesia! Ja, dimit. No moją za 10, za 12 złapał. Za 11. A mojej w ogóle. O mój Boże. Mieszkanie, w którym mieszkałeś całe życie. A, czyli to mieszkanie, z którego cały czas byłeś. To, które się prawie spaliło. Okręt podwodny. To wrzuć na niego te torpedo, znaczy bomby głębinowe. Ty, to co teraz? Co to tam się teraz podzieje u ciebie? Wynajem jakiś szybki będzie? Torpedki płyną. Jestem idiotycznie ustawiony do wroga, muszę zdecydowanie zmienić moją pozycję. I znowu 10 tysięcy. To znowu 10 tysięcy wynajznął. Gratuluję. Na czym ty do tyłu płyniesz? Bo trochę się boję tego okrętu podwodnego, wiesz? Teraz po nerfie, to on ci walnie pełną salwą za 3000 maksymalnie. Czekaj, zrobię sobie nawrót i będę do nich podpływał tam z drugiej. Dobrze, dostał. Okręt podwodny w sensie. O, okręt podwodny ginie. Bum. Ode mnie. Lubię polować na okręty podwodne. To z tych bomb? Tak. Czemu ich nie używałeś? No jakoś tak nie użyłem. O, Shimanto. Ciekawe, że dostanie manto. O, ale... Nie no, mimo wszystko mam dzisiaj bardzo dobry humor. Trzy miechy i eksmisja. Potem się zobaczy. Kurde. Przewalona sprawa. Trochę przesrane mieszkanie stracić. Przewalona sprawa. Znaczy to był ciąg przyczynowo-skutkowy, ale... Nie chcę mówić co tam było, bo nie wiem ile Patryk chce powiedzieć tak naprawdę publicznie. Domyślam się, że orgie i tak dalej, narkotyki... No. Ostre biby, wiksy bez trzymanki. Jak użyjesz samolotu, kliknij C, żeby zmienić na lepszy celownik. Okej. Okay. A zobaczmy. Coś to może wlecieć, płynie bardzo ładnie, centralnie na bok. Mogłoby coś wpaść. Aha, no. Cóż. Torpidos. Torpidos fochos! No tam okay. Chyba... Tam Akizuki? Nie, Akizuki jest to Rahmat puszcza... Nie, Rahmat ma głębinę, bo to co tu puszcza torpedy? On szczerze nie Shimanto, wiem, trochę się Shimanto mogło puścić torpedy, bo Shimanto ma długie torpedy. No, na 15 km. Boże, nie dość, że mój okręt ma mało dział, też ma taki rozwał na tych pociskach, taki rozstrzał. Jak zezowaty ćwok dosłownie, no. Przesrane, nie lubię go, naprawdę nie lubię Gnajsona. O, wpłynął se w wyspę, też można. No Gnajsona tutaj się nie pokazał. Torpeda. Tak. Nie dobiła go torpeda. To dobi go działem. No właśnie, to robię. Dobra, z tego dymku na pewno na mnie już coś płynie, leci, pędzi, więc tak troszeczkę zmienię kurs. No nic, no to kurde, powodzenia tam życzę. Żeby ci się tam poukładało. Torpedy. W
Oj, 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 wyspa! Kto tu tę wyspę postawił? O Boże, powiem ci, to że jest bardzo źle. Ciężko by mi było się, jakbym na przykład miał teraz ja dostać nakaz wynocha z mojego mieszkania, w którym żyłem całe życie, więc podejrzewam, co, jakie no, możesz mieć odczucia. Zdarzają się takie rzeczy, zdarzają się. Richelieu. Dobra, niby żyje, chociaż co to za życie? Ale ty, tu ależ ty pasywnie grasz. Ja gram pasywnie? No. Czy jesteś samego przodu, człowieku? Co ty do mnie pieprzysz? Jaki przod? Teraz to ty się wycofujesz. Teraz płynąłem akurat za wyspę, bo do mnie strzelali i się paliłem i nie zauważyłem wyspy, ale ogólnie to ja cały czas przodu. Dobra, tu jest Richelieu. Kardinal Richelieu, który mnie nie widzi. Też fajnie. No bo za wyspą jesteś. Bibuś, schowaj żabę. Schowaj żabę, wyjmij buźkę księżniczki. Schowaj żabę? Tak? To brzmi jak content, który się nadaje na Twitcha. Ty tam kaprawę myśli łażą po głowie. Ach. No i to chyba zaraz trochę jakby padnę. Nic się nie spsikałem. No i trochę... Trochę za bardzo z tego przodu jestem właśnie. To chociaż kardynała byśmy mogli załatwić. No ja na razie się palę na wszystkie możliwe strony świata jak coś. Zapomniałem, że ja tu mam torpedy, więc brawo ja. Oj, dobry dzisiaj jestem, mam wprawę. A wiesz, że te torpedy to są tylko na 6 km, nie? Bo to są defensywne torpedy. Dobra, tu coś trochę kurde. Za późno. Dobra, kardynał chyba umrze. O mój Boże, jeszcze do niszczyciela płynę, ale śmisznie. Co pan, sądzi o Dragon's... Co sądzę o Dragon's Dogma 2? Kończę już tą grę. Na najbliższym streamie. Nie wiem, czy w niedzielę będę robił tego Residenta, bo to Resident pasowałoby zrobić na takim streamie nieświątecznym. Więc skończymy chyba sobie Dragon's Dogma w niedzielę. Natomiast, co sądzę o tej grze? To jest fajna, fajna, przyjemna gierka, no jakby nie jest aż taka zła, jak ludzie opisują. Owszem, ma problemy z mikrotransakcjami, jakby można było tego uniknąć, tych wszystkich kontrowersji, gdyby nie chciwość Capcomu. No ale cóż mam powiedzieć, no, grałoby się przyjemnie w tę grę. Owszem, ona ma takie momenty, gdzie ta jej toporność potrafi zirytować. No ale w gruncie rzeczy da mi takie, jakbym teraz miał tylko powiedzieć score, a rozgadywać się będę jak skończę już grę, to da mi takie 6 na 10. Taka po prostu giereczka, no. Fajny RPG do poklikania. Mógł większy damage wlecieć, mógł większy, ja się palę, palę się! Ale się jaram! Matko bosko, kochano. Dobra, no, dałem dupy, ale jednego o mnie powiedzieć w tej bitwie na pewno nie można. Tak jak mnie tam beriec plugał, już się trzymiałem z tyłu, no kurna dziot, naprawdę byłem z całego frontu, że tak powiem. To 70 kafli damage'u, niech będzie, nie jest to zła bitwa, chociaż no za bardzo przykozaczyłem, moja wina, w pewnym momencie jakoś tak totalnie, to był... Ciąg przyczynowo-skutkowy, to znaczy od momentu, kiedy mało nie wpłynąłem w tą wyspę, potem wypłynąłem na Richelieu, naprzeciwko już miałem niszczarkę, z boku jeszcze dwa krążowniki do mnie zaczęły podpływać, więc źle skręciłem w pewnym momencie po prostu na mapie i potem to zaowocowało tym, że już byłem otoczony wrogami. Ze wszystkich stron, a takim okrętem już się człowiek potem nie wycofa, nie wymanewruje, no bo wiadomo, że ciężki kolos. W każdym razie było widowiskowo, było ciekawie, było zjawiskowo, chociaż no mam jeszcze sporo do poprawienia. No tutaj tak, zapomniałem, że mam torpedki, no to shame on me. Druga kwestia, no był ten okręt podwodny, nie zrzuciłem na niego bomb głębinowych, chociaż mogłem. Jakoś tak liczyłem na to, że nie wiem, jeszcze podpłynę trochę bliżej, to może lepiej strzelę. Wolałem je zostawić na potem, ale to było głupie. Chyba to od razu jak się widzi okręt tego typu, to trzeba to zrzucać. Nie czekać, nie chamić, nie żydzić. No ale to jeszcze do wszystkiego ludziska dojdziemy do wprawy. Czołem, czołem, cześć i kluski z rosołem, witam bardzo serdecznie. DD ubiłeś i to plus. No coś tam ubiłem, no.
Chociaż też damage mógł trochę lepszy wpadać, bo już w pewnym momencie takie, no, byli typowo bokiem do mnie, a ja strzelałem salwy po 4 kafle, to tak trochę mało, mogło tam lepiej coś lecieć, ale dobra, nie ma co narzekać, nie było tak fatalnie. Czekajcie, ludziska, dajcie mi sekundkę, idę na sekundkę do Bianki, zaraz wracam. No a ja z kolei w tej bitwie popełniłem jeden błąd, myślałem, że będę miał solóweczkę tam z Gnajznał, no i Gnajznał stwierdził, że będzie plażing uprawiał. Więc ostatecznie po prostu pływam całą bitwę i strzelam na prawie maksymalny zasięg. Także no, człowiek się łudził, no ale nie pykło. Nie powiedziałbym, Dragon's Dogma jest grą AAA, bo i graficznie wygląda bardzo fajnie, i mechanik ma dużo ciekawych, dużo klas, dużo kontentu. Ale jest to mocno liniowa gra. Spodziewałem się jakiegoś takiego otwartego świata, ale jest to mocno liniowa gra. No graficznie, nie wiem czemu pytajnik na koniec. Dragon's Dogma nie jest brzydką grą, no nie przesadzajmy. Ja tak uważam. Znaczy my już ustaliliśmy Enterprise, że ty po prostu masz dogmę życia, żeby się po prostu nie zgadzać i zawsze musisz mieć odmienną opinię, więc ja i tak przez palce biorę to, co piszesz. O, to ja wielu takich ludzi znam, że zawsze muszą być na nie. To tak. Jest dobra bez tragedii, bez zachwytu. Ale ja nie mówię, że to jest nowe wcielenie Red Dead Redemption grafika w tym, w Dragon's Dogma. Ja po prostu mówię, że gra jest po prostu ładna. Mam pytanie, co jest... Save'a... Słuchaj, paczkę z modami z save'em ja udostępniłem. To przecież jest w zakładce społeczności i jest na fanpage'u. I to sobie tam wisi, możesz ściągnąć. Natomiast to jest z początku serii. A jeżeli chodzi o paczkę z tego etapu serii, który teraz mam, też ją udostępnię, ale zrobię to po świętach, bo najpierw wam chcę pokazać, wielkie zmiany na zielonkę wchodzą i chcę wam najpierw je pokazać na odcinku, a dopiero potem, żebyście sobie to mogli ściągnąć, żebyście mieli jakiś tam, powiedzmy, moment zaskoczenia. Mam nadzieję pozytywnego. Natomiast dlaczego takiej paczki do tej pory nie zamieściłem? Pierwsza kwestia, że właśnie no, chciałem ten element zaskoczenia, a druga kwestia, że jednocześnie ja cały czas z farminga staram się usuwać te mody, z których już nie korzystam. Z uwagi na ten solidny fakt, że w tej grze podobno jest tak, że nawet jeżeli nie korzystasz z jakiegoś moda, to on obciąża grę. Więc jak masz bardzo dużo modów, no to gra to odczuwa i potem zaczyna chrupać. Dlatego też postarałem się odinstalować na bieżąco, więc ten etap gry, który mam obecnie, nie ma wielu modów, który ma to, co ta paczka, którą wam dałem, nie? Więc no, tak to właśnie w ogóle wyszło. Czemu mi chce kamera na ciebie przeskoczyć? Za to lubię gry na pancernikach. Dwie salwy i nagle ze średniej bitwy jest bardzo dobra bitwa. 40 tysięcy damage'u prawie na 100 wskoczyliśmy. I tylko... Z 40 tysięcy prawie na 100, 93. No bo poszło za 30 tysięcy w krążownik i za chyba drugie 30 w tego. Niecałe 30 no, w lotnie. Pięknie. Cytadele, proszę pana, cytadele. Dogma jest tylko i wyłącznie okej. Okay. Masz prawo do takiej opinii. Ja uważam, że Dogma jest dobrą grą. Więcej niż okej. Okay. Nie jest wyśmienita, nie jest wspaniała. Jest dobra gra. A prawda jest taka, że... I tak już grę kończę, więc mogę to powiedzieć. Prawda jest taka, że te wszystkie mikrotransakcje można obejść modami. Bo po prostu... No... Grałem sobie moda na te kamienie teleportacji, że można kupować u sprzedawcy i Capcom mam gdzieś. Nie będę im płacił 13 zł za fast travel. Także, będzie nowszy save, tylko tak jak mówię, ja cały czas pozbyłam się zapasu dyskowego z farminga, powiem wam, że jeszcze mam te chyba ze dwa odcineczki, czy jakoś tak, wrzucę je i potem na bieżąco zacznę nagrywać na świeżo i tak jak mówię, pokażę wam tą nową mapę, bo planuję pewne zmiany na GOSP-ie, planuję pewne... Zresztą, nie wiem, ale to jest drugi raz, chyba mu się karta graficzna sypie, czy coś. Wiecie, że planuję tam zrobić taką innowację, bo strasznie dużo osób narzekało, myślę, że mieliście do tego prawo.
że seria się przejada z uwagi na to, że żaden rozwój jest, cały czas gram małymi maszynkami i cały czas stare maszyny są. I bardzo dużo takich komentarzy zacząłem już czytać, dlatego wpadłem na ten pomysł, że faktycznie pójdę za waszą radą. I bawimy się w ten sposób, że skoro to jest seria, kontynuacja serii ze Zdziechowa, to po prostu dostałem wreszcie odszkodowanie za spalenie tamtego gospodarstwa, które wpompuję w nowoczesne maszyny. To i tak dalej będzie taki zachwyt nad obiema tymi ścieżkami, dlatego że to, że będę miał nowsze maszyny, to nie znaczy, że będę od razu jeździł jakimś tam Fentem 400-konnym. Inna kwestia, że nie oznacza, że starsze maszyny się też nie pojawią. Ja cały czas się trzymam tego założenia, że okej, nowsze nowszymi, ale jednocześnie bawię się w mechanika, czyli od czasu do czasu jakieś tam stare strupy będę kupował, remontował je na waszych oczach i też tak urozmaicał tą gospę, no ale to będzie już taki miszmasz. I przede wszystkim nowe pola, nowe działki, nowe jakieś tam lasy i tym podobne, nowe obiekty mają architektury. Troszeczkę planuję zainwestować w tą mapę, mam nadzieję, że to po prostu no, taki powiew świeżości dla starej serii was ukontentuje. Jeśli widzisz za widzami widzów tych, jak to się nazywa, jak idziesz za widzami podpowiedziami, to dostosujesz się też do tego, żeby przyspieszać budowanie drogi? Czy będzie było godzina odcinek zbudowania drogi w City Skylines? Jakby ja chcę to oglądać, ale nie mogę, bo jakby cenię swój czas i swoje krótkie życie na tej ziemi. Rozumiem, ale jeżeli komuś się nie podoba oglądanie, jak ja buduję, to po prostu niech nie ogląda całej serii, bo ale to mi się jest seria podoba, jak ty budujesz, bo mnie interesuje, jak ty tam projektujesz ten park i tak dalej, ale jak ty godzinę budujesz jedną drogę, którą potem i tak pod odcinka usuwasz, żeby naprawiać to w następnym odcinku, no to... Nie, bez przesady już, naprawdę przesadzasz. No dobra, no gwiazdka zbita i może wreszcie włączę to konto premium, nie głupio by było. No i to jest właśnie to, co mówiłem. Teraz zdjąłem gwiazdkę na Nagato. Nie zrobiłem złej bitwy, bo zrobiłem 100 tysięcy. 5 tysięcy expa. Odpaliłbym tą samą bitwę na PVN na tej operacji, dostałbym 3 razy tyle, 4 razy tyle. 5 razy tyle właściwie. Matematyka. No to teraz ja. Szóstka znowu, bo będę starał się rozwijać ten okręt, żeby skręcić właśnie na podwodniaki. Więc cały czas będziemy się bawić, ludziska. Jak to się nazywa? Galde. Nie wiem, jak to się powinno wymawiać. Po niemiecku. Czy będą jakieś serie w koop z Berlietem? Snorlax, co ty ćpiesz? Jakby ja nie jestem przyzwyczajony, że twoi widzowie pytają się o serie ze mną. Ja zazwyczaj się pytają, czy będą jakieś serie beze mnie. Premium za free, nie wiem, ja za nie free wziąłem, za niewolne. Nieważne. Wiesz co, no na razie gramy w te okręty i myślę, że troszeczkę się tutaj zakotwiczymy na jakiś dłuższy czas, bo świetnie się bawię. Pewnie jemu chodziło o jakąś serię odcinkową, mam wrażenie. A to na razie nie, dlatego że na razie mam kilka takich gier, które no chciałbym się na nich skupić singlowo, ale w przyszłości no trzeba kombinować, będziemy myśleć. Od czasów 7 Days Today na starym kanale Grzecha. O, tych serii 7 Days u mnie na kanale to było chyba 7 łącznie. Tak, zgodzę się, Siwy, że mikrotransakcje są słabe i nie powinno być takich mikrotransakcji i ja nie jestem apologetą Dragon's Dogmowy. Ja tylko mówię, że już jakby... Słownictwo! Ja już mówię, że jakby ten temat został już po prostu wkopany w ziemię i już wszyscy o tym wiedzą. Już nie trzeba krzyczeć, że Dragon's Dogma ma transakcje, bo wszyscy wiedzą. To jest zła rzecz. Ale jako grę oceniam jako grę i fakt jakby... No mikrotransakcje to może by była 7. Jakby mikrotransakcji nie było, jakby była fair. To może by była 7, ale tak to gra zostaje u mnie na 6. Mikrotransakcji nie ominiesz modami na konsolach. To prawda, no. Dlatego gram na PC-cie. PC Master Race! Nazwałbym to tak, że 6 to taki średniaczek, bym powiedział. Nie, 6 to jest u mnie dosyć wysoko. Pamiętaj, że ja dychy daję tylko... Ty jesteś bardzo brutalnym oceniającym, że tak powiem. No bo... Dla mnie 6 to jest średnio, no bo to jest właśnie taka typowa średnia, nie? No masz od 1 do dychy, no to 6 to tak właśnie przeciętność, no bo to jest mniej więcej w pół drogi. Naciśnij P. Naciskam P. Capcom pluje na Polaków. Dobra, ja wiem, pamiętam. Ja nie wiem, czy to jest tak, że Capcom pluje na Polaków, czy czasem nie jest tak, że Capcom po prostu nie może się dogadać z polskimi wydawcami, żeby zrobić spolszczenie, bo pamiętaj, że to kosztuje. I tam może być nie, że jakby nie ma żadnych deali. 60 i dałeś ciut dużo. Nie powiedziałbym, że dużo. Tak, Resident Evil przecież ma spolszczenie, 2, 3.
Monster Hunter ma spolszczenie. No masa gier. Ma od Capcomu spolszczenie, także Capcom nie pluje na Polaków. Po prostu mogli nie dogadać deala, no i tyle. Tak samo jak było z Resident Evil Village. Też nie dogadali deala. Chyba. No bo nie wierzę, żeby było coś innego. Niby tam były te spolszczenia od, wiesz, te takie mody, no ale to nie jest to samo, no. No nie, no to jest dedykowane spolszczenie, wiadomo, że jest zawsze lepiej zrobione. Od Residenta Village nie robią PL, Resident Evil 4 ma. Więc... Dobra, kapujemy, nieźle. Muszę sprawdzić. I nawet nam się uda skapować, słuchajcie. Już wchodzę na Steama. Dla wszelkiego wielkiego włączę se to, bo jak on widział dymek, to może coś puścić, więc sądę sobie zapuścimy w razie W. Dobra, skapowane, a fajnie. Nie, nie ma. Nie ma. Nawet nie pamiętałem. Jakby tak bardzo mi to nie przeszkadza. Tak bardzo mi to obojętne. Okej, okay, tutaj będzie fajnie zaraz. Kurna, tylko że... A nie wiem, puścimy tak, zobaczymy. Wow, on na mnie patrzy! A, mnie widzi! Jesus! No, to porobione. Ale przyhamował, może te torpedy w niego wpadną, kto wie. Szanse małe, ale... Mam ale zawsze szanse są. Nie wiem, musiałem kiedyś event zrobić. Mam wrażenie, na Fredericia i dlatego. A to nie jest zły okręt, powiem ci. Kurde, jeżeli to torpedy nie znikną... A, wymanewruję je, skubany. Ale niewiele zbrakło, naprawdę niewiele... Kurde no, patrzcie no. Na milimetry, to naprawdę mogło w niego wlecieć. Ale pech, ale dupa jaś. Mogło wlecieć, mogło, naprawdę mogło. A tak to, zebrałem salwę i gówno z tego wyszło. Wbiłbyś gwoździ rękami? No, ale nie będzie raczej. No, możesz napisać do Szymona, ale na 90% nie będzie. Nie, ja go nie robiłem w stoczni Friedricha, to był po prostu jakiś event. Na pewno to nie była stocznia, bo ja żadnych stoczni nie robiłem. Jak dużo godzin masz w statkach? Nie mam pojęcia, gdzie to sprawdzić. Ale mam chyba 3 albo 4 tysiące bitew, więc to nie jest dużo. Nie ma takich statystyk jak w WoCie, jakieś tam w porcie? Nie, w WoCie też nie ma zresztą. No jak? No. Przecież masz ten swój profil w WoCie, możesz to odpalić. No ale jakby ja mówię z głowy, ile mam bitew, a i tak w WoCie nie spowiesz, ile masz godzin. Ała. Przecież. Godzin nie, tak, to prawda. No, tu pytanie o godziny było. No to rację musz. Ciekawe RNG. Nie powiedziałbym, że bitwy, znaczy w WoCie tak, 5 minut, ale tutaj bym nie powiedziałbym, że trwają 5 minut. Tutaj bym tak dał średnio 10. Nie, tutaj nie, coś ty. To bym powiedział, że zdyszkę trwają. Tak średnio, uśredniając, bo czasami są szybsze, czasami dłuższe. Chociaż w WoWie częściej jakby kończy mi się czas bitwy niż w WoCie. No, muszę stąd spierdaczać zdecydowanie. O, torpedka wleciała w niego. Co prawda tylko jedna, ale zawsze coś. Dobra, włączamy silnik i spierdacza Janusz, ile fabryka dała. Bo tutaj jest bardzo gorąco teraz. Nie powinno mnie tu być, ani trochę. Troszeczkę przesadziłem. Ja za to jutro idę, Patryk. Prawdopodobnie miał dzięki temu więcej czasu, że nie ma sesji. Ale to jeszcze Szymon musi potwierdzić. I ty, idę jutro dogadywać deala o tę sesję w prawdziwym życiu.
I że wreszcie będę mógł się realizować face to face, bo to jest zupełnie co innego. O! Ja go zatopiłem? No zatonął, nie? Miał dziurę w kadłubie, no to zatonął. Okej, dobra, fajnie. Chociaż jestem na ogryzku. W ogóle nie patrzysz, co Graci mówi, że mu zrobiłeś dziurę w kadłubie. A ja byłem skupiony na tym, co ja tutaj miałem, bo miałem bardzo gorący moment, wiesz. Ciężko naprawdę, no ledwo co uszedłem z życiem stąd. No dobra, fajnie. No dobra, to jak Duke'a zabiłeś, to można próbować tutaj odbijać tą flankę. Chociaż to, że tutaj ten gnojek jest, to akurat już mniej fajnie. To, że nie rozpoczniesz nowej gry, ma zostać zmienione w najbliższym patchu dużym, że możesz zacząć nową grę, więc to w końcu naprawią. Jak coś, to tam jest okręt podwodny, więc... Ja się nie boję wiesz, okrętów podwodnych. Ale informuję. A druga rzecz, dzisiaj był patch? Dzisiaj był patch do Dragon's Dogma? Co ty gadasz? A był. To już go wprowadzili? Patrzmy. Steam Title Update. O, już to dodali. Okej, dobra, no to już to dodali. Gdzie te podwodniaki? No robimy. Już jestem praktycznie nieomal... No już mi wiele nie zostało do zrobienia podwodniaka pierwszego, wiesz? I będziemy grali. No a jeśli chodzi o te mikrotransakcje, no to mówię po raz kolejny. No zjebał Capcom strasznie sprawę, no. Skubaniutki. Znaczy, ja po części rozumiem, dlaczego Capcom tak zrobił. Mówiłem już to na swoim streamie z Dragon's Dogma. To jest spowodowane, że... Jakby Capcom nie chciał mieć masę pionków na swoich serwerach, tak? Bo każdy ten pionek zajmuje miejsce na serwerze. Bo musi się wyświetlać potencjalnie graczom, więc nie może być usunięty. Ergo chodzi o to, że po prostu, no, chcieli pewnie zaoszczędzić miejsca, no ale nie powinni tak. No, jeśli robią taką grę, to powinni się liczyć z tym, że powinni mieć infrastrukturę, która utrzyma te wszystkie pionki i tak dalej. O kurde, w Akastę walnąłeś torpedą nagle. Pucimy tak, zobaczymy, czy coś wejdzie. Nie topcie go, panowie, bo ja tam... A, gówno, zatopią go. Skurkowani, a dobrze torpedy puściłem. Tak, zaufanie do Capcomu się skończyło. Ja teraz przez właśnie to, jak wypuścili Dragon's Dogma, powiem wam, że troszeczkę obawiam się tego. Obawiam się premiery Monster Hunter Wilds w przyszłym roku. Niestety. No torpeda płynie ładnie na niego. Nawet bardzo ładnie te torpedki. A, gówno. Skręcił w drugą stronę, odbił. Ale... Coś tam się niby tego zrobiło, no trudno. Wyszło jak wyszło. Fajne torpedy, ziomeczku. Ty tam się pojedynkujesz z tym podwodniakiem? A czego mam się bać? Ja mam bomby głębinowe, on torped nie umie puszczać. Moim marzeniem byłoby znalezienie tego lotniskowca, ale on jest po drugiej stronie mapy. Czekaj, podwodniak może 4 torpedy puścić naraz, tak? No tak, tylko że szybko je ładuję. Aha. No bo to jego jedyne uzbrojenie, nie? No, w przypadku większości. Też mam nadzieję. Ja mam w Monster Hunterze też sporo godzin. I też bym liczył na to, że... Chyba mi dużo nie zada, nie? No właśnie. 1000-1500. No właśnie. To są torpedowce. To są teraz łodzie podwodne po nerfie. I bardzo dobrze. Ale to nie uważasz, że trochę za bardzo? Nie za bardzo, bo łodzie podwodne nie powinny shotgunować na 5 na 1,5 kilometra. Łodzie podwodne mają z daleka zatakać. Jeżeli teraz robi 1000 jedną torpedą, no to... To na blisko. Jak torpeda przepłynie 3 km, zadaje normalny damage. Od serii z Man of War'a mówisz? No też kawał czasu. Odpalimy silnik. Dobra, jest. Ale jest strasznie daleko ode mnie. Pewnie już nie zdołam do niego dopłynąć. No popatrzcie, chociaż... znowu 3 torpedy. 1000...
500. Dziękuję. Płynę ile fabryka dała, ale to jest za daleko. Ja cię tu... A, ty tam na lot idziesz. No i łódź podwodna zniszczona. Widzisz, kto wygrał? A ja prawie HP-ków nie straciłem. Tylko załatwię. No brawo, brawo. Ja się nie boję łodzi podwodnych po tym nerfie raszować. Masowe zwolnienia w Sega, przede wszystkim Creative Assembly. Może w końcu zacznie się coś dobrego, bo masowe DLC do Warhammera 3 zaczynają wkurwiać cięcie gry, żeby potem płatnie dodawać content. Znaczy wiesz co, moim zdaniem, no ty tak patrzysz przez pryzmat Warhammera, tam się nie wypowiem, bo Warhammera za specjalnie nie gram. To mogłaby natomiast... być ta seria koopowa Warhammer 3, bo jakby pamiętam, że zbierałeś na to na Patronite, a po macoszemu strasznie do tego podeszliśmy tematu. Nie zbierałem na Warhammera 3 na Patronite, bo ja tą grę dostałem od widza w prezencie. Prawda. O, mam go w zasięgu, dobrze, jedziemy z koksem. Pobudziłoby się z inną grą. Którą też żeśmy chyba... Nie, no w sumie nie, bo ostatecznie w Anno zagraliśmy, no tak wydaje mi się okej. Okay. Nie powiedziałbym, że Anno pograliśmy po macoszemu, ty na Anno zbierałeś. Foxhole kojarzysz? Tak, ale nigdy nie grałem. Jestem stary i pamiętam stary mikrofon Grzecha. To nie pamiętasz starego mikrofonu Grzecha, bo mikrofon Grzecha jest dalej taki sam. No kiedyś tam miałem inny, ale to już naprawdę było 400 milionów lat temu, na początku mojej działalności. No dobra, ale na potem przez lata jest ten twój, który masz teraz. Tak. Nie wiem, może zmienisz kurs, ale bym spróbował. Mieszanie strumyków WOTA z WoWsem nie ma sensu, ponieważ w WoWsie bitwy trwają za długo i byłoby to do tam góra 5 bitew. W takim WoWsie. No jeszcze coś. Ale powiem wam szczerze, mnie jakoś nie ciągnie do WOTA. Naprawdę w WoWsie bawię się cudownie i bardzo się cieszę, że w okręty se pykamy. Nie potrzebuję na razie czołgów. Myślałeś o Shogunie 2. Jeśli to jest twój pierwszy Total War Ariador, to możesz zagrać sobie w Shogunę 2. To jest bardzo dobry i w miarę współczesny Total War, który nie ma masy DLC i tak dalej. Gdy już się wgryziesz, polecałbym, jeśli lubisz świat fantasy, naprawdę uderzyć w Warhammera. Ja Roma nie chciałem i nie zalecałbym grania w stare Total Wary, bo no są stare. Są drewniane, ale też miały swój urok. Kiedyś. Zależy na ile ktoś ma tolerancję na drewno. No ja kupiłem Medievala i zagrałem w niego 3 godziny i stwierdziłem, nie, to jest zbyt drewniane gówno. Medievala 2 w sensie. Lubisz Warhammera? No to jak lubisz uniwersum Warhammera, to kup sobie Shoguna, pograj sobie, jeśli Star Wars będą interesować. Zobaczcie na moje filmiki. Muszę dokończyć Kalidę wrzucać i zacząć nowe te. Zacząć nową kampanię jakąś. Nie wiem jeszcze czym. Prawdopodobnie będą to jednak ogry. Ogrynami sobie zagramy. Ale to po świętach. Ładny wynik. Że ty? Maksymalny czas bitwy 20 minut. Przyjmuje się, że czas średni to 15 minut. Sorki, że w grze, ale oglądam na TV. Średni czas bitwy 15 minut. Myślę, że dla WoWsa jest to całkiem możliwe. Chociaż też zależy, wiesz, to nie jest takie paralelne, dlatego że zależy od gracza. Jak ktoś wyciąga bitwy, to dla niego to będzie dłużej, a jak ktoś szybko pada, to będzie krócej, nie? Teraz ty. Teraz ja. Ogry fajne, zobaczymy. Total War Empire 2? No, Total War Empire 2 mógłby być, ale jest mod, który ma zrobić basic chyba Total War Empire 2. Chyba. Do Empire'a sporo tych modów było. Był mod, który przenosił w ogóle realia gry do czasu I wojny światowej. Widziałem to kiedyś na YouTubie. Dobra, zrobię coś głupiego. Piękne online dotacje. Online dotacje? A to niechcący, przepraszam, ja mam rączki tutaj, zaraz, halt. Zrobię wszystko wykminię, wszystko znajdę. Interesowanie. Aha, było, o centralny okręg przemysłowy. Wybacz, wtedy Beriet mówił, ja potem zapomniałem. Wiesz co, czy kiedyś się tam trochę interesowałem, może nie jakoś potwornie zapalczywie, ale no tak, miałem taki okres w swoim życiu, że tam troszeczkę czytałem o tych największych okręgach przemysłowych. Może nie konkretnie o tym, ale ogólnie o tych wszystkich największych okręgach przemysłowych w kraju polskim. Okres PRL-u, czasy gierkowskie, wielkie inwestycje w tą ogromną skalę, w ciężki przemysł. To mnie interesowało, tak, o tym troszeczkę czytałem. No ciekawe czasy, ciekawe realia, chociaż no chyba się wszyscy cieszymy, że w tamtych czasach nie żyjemy. 12-12 coś nie chce mi działać.
Ja próbowałem zainstalować moda 12.12, ale on mi nie chce coś działać. Więc się poddałem. Specjalnie nawet Attilę kupiłem. Natomiast jeśli o to chodzi, to pytanie, jaki najtrudniejszy Total War według mnie? Może dlatego, że nie znałem mechanik, ale Świt Samurajów był dla mnie zawsze trudny. W sensie ten dodatek do A to tego. Tam się jakoś tak bardzo zmieniły mechaniki? Tak, bo grasz głównie na wieśniakach, a samurajowie to jest praktycznie elitarna jednostka. Bo to jest Świt Samurajów i tam powiedzmy jeden klan to ten miał 12 samurajów maksymalnie historycznie. Lepszy modem Bayer to Pirates Ober Alles. Strasznie jest wolny. Ne. Gdzie by tu popłynąć? Czemu ja płynę do przodu? Nie wiem. A zadam teraz pytanie idioty, bo nigdy nie grałem w lotniskowcach. To nie jest tak, że te samoloty mają jakiś zasięg? No, na całą mapę. Aha. Okej. Okay. Nie mają zasięgu. Latam, dopóki mi nie zastrzeżą albo ich nie cofnę do lotniskowca. Uh-huh. Okej. Okay. Myślałem, że może tam mają jakieś paliwo, czy co? Aha, czyli tamten odbija... tamtą, to ja też odbiję w prawo. Teraz, jeśli chodzi o takie Grand Strategy, to gram w... tego. W Endless Space'a dwójkę i jest całkiem w porządku. Bardzo fajnie mi się gra. Byłem sceptycznie do niego nastawiony, ale fajnie mi się w niego gra. No i Hoja, no tak. No. W Hoja też gram. No i masz pełno dział, tak. Tutaj dział jest dużo. Chociaż tutaj też łatwo cytadelę załapać. Ale tu jest dział dużo. Czy on naprawdę mnie atakuje? Jup. Nie ma kogo? Nope. Coś tam też do niego poszczylołem. Mocno mi walną. Dobra, szarniaka walnie. Ale strzelę. Prawda, szarniak jakbym będzie przy wyspie, no ale trudno. Jakbym to trafił, to się zdziwię. No i dupa. Nie trafi na pewno. Zdupiłem ten nalot. Trafiłem. To prawda za chunowaty damage, ale honorowo trafiłem. Nieźle, nieźle. 20 kilometrów, matko bosko kochano, kto to widział tak daleko szczyloć? Oj tak, Banner Lorda bym na jakichś dobrych modach pograł, ale na razie takie mody dopiero wychodzą. Więc to jest jeszcze przyszłość. On będzie chyba samolotami torpedowymi na mnie leciał, tak coś widzę. Tak, na mnie się napala. To zmienię kurs. Nie, można tak powiedzieć. Mod na Japonię do Bannerlorda będzie mega, no. Kiedy ja tam zacząłem skręcać, no ale to już za wiele nie dało, no niestety. Nie da się manewrować takim wielkim okrętem w takich momentach, no. To jest nie do ogarnięcia. Ale chociaż trochę samolotów zestrzeliłem. No dobra, ale jak się zestrzelą wszystkie samoloty, to co? Jesteś bezużyteczny, już nie masz nic. Czemu? No, przecież to jest fabryka samolotów. To znaczy, że jak ci zestrzelą wszystkie, to jeszcze możesz wyprodukować? Oczywiście. Ja pierdzielę. Nie wiedziałem. Ty co ty to robisz? Dziwne rzeczy robisz. A zaraz ruszy do przodu, mi się wydaje. Na razie stoi facet. Tak, będzie ruszał. To strzelimy tu. No, tak dobrze z tym ruszaniem to mu nie wyszło. A on się zatrzymywał. Nie zauważyłem, że on się zatrzymywał. Co to za samoloty? Nie wiem. Nie wiem. Tu nie jest nigdzie napisane, to jest w tym napisane, w porcie.
Jak będę w porcie, to ci mogę powiedzieć. Prawdopodobnie latające, ale nie jestem do końca przekonany. To może wejść. Pokazuję? A, pod HP-kami, dobra, wow, macie rację. Dwie cytadele! No! No i dobre. Jaka gra by nie była, jeśli ma mikropłatności do skreślenia, to skreśliłeś bardzo dużo gier. Które... No! Jakby, no... Bardzo dużo. Bo większość gier teraz nawet skórki ma i tak dalej, więc... Zmienił kurs, nie trafię. Ale ten pan, co to te cytadelki przytulił, to myślę taki ma pod... Trafiłem! Za 8 kapli, wow! Mam dobrego cela w tej bitwie, powiem szczerze, nieskromnie. Kurde, znowu nie mam orientacji, to znaczy gubię się, nie robię, nie mam dobrych reakcji. Miałem samoloty, atakowały mnie. I nie włączyłem sobie swoich myśliwców do obrony, no. Zapomniałem po prostu. Co tu na mnie płynie? Szampan na mnie płynie, proszę uprzejmie. No może być ciekawe. Dawaj, panie szampan. Zmienisz kurs? Zmieniasz kurs. Tylko jak ci to sprawnie wyjdzie, zaraz zobaczymy. No, trochę wyszło. Trochę wyszło, trochę nie wyszło. Trochę wyszło. Raczej mnie nie trafisz, bo ja teraz mocno zacząłem skręcać i wpłynąłem za wyspę. A proszę, jednak przygrzmocił. Ach. Skręcił. Coś tam jeszcze, jakaś resztka mojej salwy wlazła w niego. No, walka na bardzo wielkie dystanse, no ale tak to jest na tych tierach. Chociaż staram się przybliżać cały czas, no ale kurde. Też nie mogę tutaj być jedyny. Nie podoba mi się to, samoloty. Że... I teraz włączymy myśliwiec. Niech mnie broni, skubany. A, gówno. Okej, nie zdążyłeś się uzbroić. Wygrałem życie. No i bardzo fajnie. To zacja, co mi się podobało. To tyle z mojej gry. Tu sobie w ogóle samolot zleciał. Ja w tej bitwie. Nie mogę. Kozacko, ja się trochę muszę chyba oddalić, bo widzę, że tu znowu sam jestem. Teraz trzy okręty wroga tylko do mnie będą strzelać, a to słaby deal. Nie zdę tym. A, za zero. No można i tak. Ja bym preferował tak bardziej, żebym nie był jedynym na froncie. Jak będę jedyny z przodu, to wszystkie samoloty i wszystkie okręty wroga będą tylko do mnie cisły, a to też mi nic nie da. Więc ja podziękuję za taki biznes i troszeczkę wymanewruję teraz. Co prawda jest to bardzo niebezpieczny manewr, bo jestem teraz centralnie bokiem do wroga, ale chwilowo się nie świecę, więc... Więc... Wiełc, wiełc. Nie ma w ogóle sojuszników, przepraszam? Nie, nie ma. Okej. Tutaj mamy dziada. Super. Który mocno do mnie strzelił. No to leczo. Leczo, dawno nie jadłem. O, to nie fajnie, że się Grzechu dobrze bawi, chociaż ale to, że olał tą flankę, to mu kurwa nie wybaczę. Dobra, no ewidentnie cała drużyna wroga wali tylko do mnie. Ja dziękuję za taki biznes. To trzeba troszeczkę inaczej coś podziałać. Kalifornia się teraz zacznie świecić, to może się nią chłopaki zainteresują. Chociaż nie, widzę, że gościu tylko mnie cały czas ciśnie. Czyżby mnie znał z YouTube'ów? Nie wiem, czy sobie zaskarbiłem taką nienawiść z jego strony. No, i dziękuję. Okej, okay, wiele tam nie wpadło, ale coś wpadło. To też nie wleci za specjalnie. No, coś tam trochę. Oj, ale panie Kalifornia, no nie kozacz pan tak, bo trochę za blisko chyba jednak jesteś. No, można spróbować, szczęścia. To jest mój błąd, bo kurde, mogłem zobaczyć, że Grzechu lewa tą flankę. Skupiłem się na gadaniu. On jest dosyć i... szybki, więc myślę, że ta salwa powinna w niego tym, wlecieć. Żeby ten... Ja to tak mocno nad wyraz puściłem, ale... Po prostu latać.
Niepotrzebnie na tą walkę przesunąłem. Oj, 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 za to szał jest, jeżeli chodzi o damage, który obrywam. By się było wyleczyć troszeczkę. Kurde, zmienił kurs. Nie wleci. Nie trafię go tym. Ajajaj! Witam, Adrian. Aha, bo to taka bitwa jest. Dobra, ja się tu zajmuję cały czas wrogami po drugiej stronie mapy, a tutaj patrzę, że po mojej stronie mapy też już wrogowie są. No proszę. Co to tam jest? Vanguard. Vanguard! Cześć po raz drugi, a to musiałem nie co widzieć, co za kody sorry. Mnie tu wrzucacie na czaty, halo? Na razie w lotniskowce nie idę, z pewnością kiedyś pójdę, ale na razie jeszcze nie. Zobaczymy, czas pokaże, jak to będzie. Będziesz się odwracał bokiem, to poczekam. To poczekam. Ja się nie spieszę. Ja mogę poczekać. Oby dało do expa bonusy. O, może być fajne. Może dobre być. A mogło być jeszcze lepiej. Mogło być lepiej. Nie twierdzę, że tu jestem wielkim zwycięzcą. No dobra, w tym 3 bitwy zakresie. Na expa. Nice. Chociaż bardzo blisko do niego podpływam. No to już jest końcówka bitwy, myślę, no. Znaczy, no, końcówka. Może nie końcówka, ale naszych to tu za dużo nie ma. Cały czas centralnie bokiem płynie. Ten facet się tak prosi do... Serio? Ja zebrałem cytadelę, on płynie do mnie centralnie bokiem i on nie zebrał. Wow, no to mocno mnie tutaj ktoś zbezcześcił. Mogło to lepiej wyjść. A popłyniemy se na taran. Zobaczymy, może wyjdzie. Pewnie nie, ale zawsze można spróbować. On cały czas nie płynie. Na litość boską, gro. On się tak prosi o ten damage. Cizas. No to powinien być znacznie większy damagie. Chociaż mogłem trochę niżej celować też, prawda? Jakby... ja wiem... ja wiem, że źle zrobiłem, no ale trudno. A niepotrzebnie to zgasiłem. No dawaj, tak honorowo, honorowo! No stary! O takie polskie rzeźby walczyli. Honorowo na sam koniec. Sobie minimalnie 107 tysięcy, no i ciszę, fajnie. Bo sobie znowu odpalił. Trochę za bardzo się rozgadał. Tak skomentuję. A gdzie to te berliety w ogóle? Teraz jest. A berliety nie żyją. Tak jakoś wyszło. Ile mu zajęło skapnąć się, że nie żyje? No to ja to znowu szóstka. No, widzę, że bardzo, bardzo, bardzo to... to tylko ja tutaj mam różnorodność, tak? No, o. Ciężko jest expić jakąś linię, grając innymi liniami, nie sądzisz? Myślę, że to może można być expić kilka linii, a nie jedną. No, ale ja chcę dojść do okrętów podwodnych. Jest... są cztery rodzaje okrętów... przepraszam, trzy rodzaje okrętów podwodnych, że... No, ale chciałbym dojść w tym stuleciu. Czy realizm uszkodzeń w tej grze w ogóle istnieje? Serio, takie statki wytrzymują tak potężne salwy. Realizm w grze arkadowej, naprawdę gaweł? Weź to pod uwagę, że tutaj... znaczy tak, przede wszystkim to nie są statki, tylko okręty. Po drugie, to tutaj nawet jesteś w stanie uderzenie trzech torped wytrzymać, nie? No w realnym świecie absolutnie niemożliwe. No! No dobra, no to nieprawdopodobne rzeczy by się musiały wydarzyć, ale okej, okay, no powiedzmy, że może przy jakichś nieprawdopodobnie naprawdę scenariuszach hardkorowych by się udało. Jeśli chcesz mieć oryginalny, patrzeć na bitwy w prawdziwym, jakby mniej więcej wydaniu, gdzie obrażenia faktycznie są odwzorowywane na zasadzie strzał i obliczane jest, jakie uszkodzenia zadaje i tak dalej, wewnętrzne, pożary, jakby grodzie, niegrodzie, zatonięcia i tak dalej, holowanie statków, absolutnie nie. War on the Sea, tylko że wtedy nie sterujesz statkiem, tylko to jest jakby bardziej strategia. No i były te symulatory okrętów podwodnych, nie pamiętam jak to się nazywało. Silent Hunter. To też było...
Tylko że to naprawdę już były takie dla specjalistów. Tylko że to znaczy, widzisz, Silent Hunter to są... Obliczałeś. Da się grać w Silent Huntera bez tego. A? Oczywiście. Nigdy w to nie grałem, więc... Ale tak czytałem czasopisma, to no... wyglądało... hardkorowo. To czas na mnie, żebym teraz ja... nie ten... nie płynął tutaj z grzechem. Widzicie. No dobra, a gdybym chciał odejść w lotniskowce, to które byście polecili drzewko? Jaką nację? I japońskie. Japońskie. Amerykańskie. Mhm. Kropka. Tylko. Potem może ruskie, brytyjskie, a na końcu niemieckie, bo to ścierwa. Mhm. Ja gram Silent Huntera bez obliczeń. Może kiedyś. No widzisz, nawet nie wiedziałem, że to wszystko tam można wyłączyć. Nie, że wyłączyć, tylko strzelasz na oko, no. Aha. Na pewno UBOT jest też uproszczony. Musashi pływał po 11 torpedach. Yamato, ile tam tych... Nie wiem, czy ton to przesadzam, ale ile kilogramów ładunków wybuchowych na niego zrzucili, zanim wreszcie zatonął, nie? Pamiętam, że tam było całkiem sporo tego syfu, co na niego zrzucili. Odpaliłem sobie ludziska tą sondę. No myślałem, że może skapuje, ale już widzę, że ten pociąg... A, obliczenia jechał, komputerem albo samodzielnie. A to wiesz, że za dzieciaka nawet nie wiedziałem, bo ja w Silent Huntera grałem za dzieciaka. I po prostu zawsze strzelałem na oko. Więc kurde... Chyba wrócę do Silent Huntera, bo ja mam wszystkie Silent Huntery na tym, na kliencie Ubisoftu. Więc jeśli da się to wszystko powyłączać, żeby gra była bardziej arkadowa pod tym względem, aż taki... Stereo! Hardkorowy symulator, to z chęcią do tej giereczki wrócę. A w czwóreczce też tak można było wyłączyć? Nie toperza gołębiu? O, widzę moje niki! Nie toperza gołębie! No, tak się zwracam, bo tak jest zatytułowane na streamie twoim, no. Myślę. No to padam. Miło się grało, fajnie było. Po prostu niszczarka wroga doszła do wniosku, że pierdzieli tą bitwę. Woli sama zginąć, wszystko, nic nie zrobić, ale ważne tylko, żeby mnie pokonać. Jakoś bardzo mieć ludzie chyba lubią. To znaczy, jeśli cię pokona, to już nie jest, że nic nie zrobił. No, jego drużyna mnie pokona, bo mi po prostu... Co sądzę o symbolizmie nazwy Yamato? Yamato to jest... A to nie jest ten? Kraina jakaś? Tam w sensie? Mam wrażenie, że w Szogunie się podpijało Yamato. Jako krainę jakąś. Nie żyję, ale się palę. Nie palę się, bo to jest zobrazowanie silnika. No, spieprzyli mi początek bitwy niestety tym podpłynięciem, no ale co zrobić, no. A co oznacza Yamato, to musiałbyś mi powiedzieć, żebym ci powiedział, co sądzę o tym. A też z chęcią posłucham, bo nie wiem. Bo ja nie pamiętam. Znaczy to słowo? Co znaczyło Yamato. Ale mam wrażenie, że coś ze świętym czymś. Albo z wielkim przyrodzeniem. No tak. To tylko w Rzekosławie tak się nazywało granty. Kutas 1, Kutas 2. Kutasus Maximus to był twój okręt flagowy, rozumiem. Albo Falus Wielkus. Drogi, ty to nic nie wiesz o życiu. Okręty to trzeba nazywać tak, żeby wrogom aż normalnie, aż bledli na sam widok nazwy, o. Znaczy, jakbyś nazwał swój okręt flagowy Grzechu 40, to na pewno miałbyś przewagę, bo by wszyscy umierali ze śmiechu. No, tak se to mów. Dobra, widzę, że ja tu jestem trochę sam, więc bym zrobił nawrotkę na drugą. Ten gościu przede mną powinien troszeczkę swoje zapędy zredefiniować, bo nie wiem, co teraz od Janie Pawła. Ale to jest za dużo niż szarek wroga. Żeby coś fajnego ugrać. One mnie będą cały czas... Oj tak. Bigus Dicus to tak. To mogli sobie ci... Regia Marina mogła sobie nazwać jakiś swój pancernik Bigus Dicus. Tylko, że to chyba wyszło po wojnie, więc tak trochę musieliby się nauczyć najpierw jeszcze podróży w czasie i przestrzeni. Okej, niszczarki płyną tak. Poprzejmowali wszystkie strefy. Chyba to przegramy na punkty. Teraz mogą nazwać. Teraz się nie produkuje pancerników. No
coś tam niby przebąkują, że no pora wrócić do tych jednostek, troszeczkę zredefiniowaną strukturę tych jednostek, ale jednak, no ale mimo wszystko nic się jeszcze nie dzieje w tym zakresie. Great chociaż Harmony. Jak i Ruscy planują. Zobaczmy, Yamato to znaczy Wielka Harmonia. Aha, i to jest najstarsza nazwa Japonii, jako całych tych. No okej. Okay. Jak to się człowiek całe życie uczy. To, no to taka jakby... Ja zatopiłem jednak. Nie dziwię się, że jakby swoją... Twój okręt, który miał im uratować, że tak powiem, wojnę, tak nazwali, no. Widziałem ostatnio pancernika w zoo. No w sumie, no to jak jeśli no to mogą sobie nazwać w zoo pancernika włoskim. Bigus Dicus. Dużo torpedek w tej bitwie. Ja tylko wiem, że jest Yamamoto i to był chyba jakiś klan. Nie, czekaj, Yamamoto klan, dobrze pamiętam? Nie wiem, czy dobrze pamiętam. Nie, Yamamoto to był... Nie, wydaje mi się, że to był klan. A, admirał był Yamamoto, klan był Yamato. No tak, Yamamoto jest rok. Czy jak tam to się wymawia? Yamamoto był admirał, tak. A Yamato był klan, też, chyba. Yamiomate, to też. O, wiedziałem, że w końcu ktoś ten żarcik tutaj odpali. I nie dziwię się, że to akurat ty napisałeś. Pasuje to do ciebie. Yami Omate to był najlepszy legendarny wojownik w Elden Ringu. Oj tak. Ale gościa zredefiniowali. No halo. Co to ma znaczyć? To torpedowanie mojej skromnej osoby. No ale go nie dobili. Czy dobili? Nie dobili. Co tu jest? Co my tu mamy przed sobą? Kongo, proszę uprzejmie. Dobra, wono tu, synek. No jednak wrogowie zaczynają powolnymi krokami przegrywać. Ten Eitel Friedrich musiał dostać jakiegoś buffa, bo ja pamiętam, że jak ja zrobiłem na niego event i zagrałem nim kilka bitew, to miałem ochotę tego na żyletki przerobić. Wejdzie? A co ma nie wejść? Dobra. Ale on źle płynie. Confirmed penetration. A co to za kolega tam się odezwał? Scharnhorst, to proszę. No to płyniemy na Scharnhorsta, ale odpal no się z tym, co ty to do mnie lecisz. A nie do mnie to było, do mnie nie. Do mnie nie. Czekaj, ja to może skapuję nawet, by się udało troszeczkę punktów, by człowiek zyskał tym, nie? A punkty się przydadzą. Scharnhorst się oddala, więc on mnie nie wyspotuje, tylko nie wiem, gdzie jest ten... No i tyle. Nie, tutaj chyba powinno być okej. Okay. Akatsuki się wywaliło. Znaczy wywaliło. Wywaliło z butów Akatsuki tego. Przyspieszymy, bo tutaj teraz walka o każdy punkt. Więc przyspieszymy. No jak? Nie ma, bo jak bym miał grzechu robić jutro stream, jak jutro są święta? Znaczy no nie święta, nie, no, tylko... miałem takie założenie, ale zrezygnowałem, bo mam dużo właśnie wyjazdów do rodziny w te święta, a do tego jeszcze mi doszły inne rzeczy i to tak. Ja na przykład też miałem nie robić nic ciekawego w sobotę i też myślałem, czy by ten... Bo początkowo myślałem, jak się dowiedziałem, że ten, że nie będzie sesji, czy by zrobić streama. Bo i tak miałem być wieczorem. No ale potem zapytałem się siostry, czy czegoś nie potrzebują, jakby jak poprzyjechała na święta i tam razem z Matulą kombinują, to akurat siostra mnie włączyła na głośniku i usłyszałem takie stanowcze, zsynchronizowane od obu osób nie. Więc no. Dostałem czerwoną kartkę. Musiałem zejść z boiska. No kapuj, kapuj! Fajnie, ja go muszę gonić. Tam damage się kradnie. Już prawie go nie ma.
7, 6, 5. No, w każdym ale razie... Ale to moje kapowanie jest dosyć ważne, bo tymi punktami cały czas tak trochę średnie. A potem będzie, że nic nie robiłeś. I jak mi powiedzą, że nic nie robiłem, to im powiem, żeby... usiadły na palcu i zaczęły się kręcić. Bo... wyjąłem dzisiaj placki z piekarnika. Także zrobiłem coś. Pieprzysz. Sam? Sam? Wow. Bez niczyjej pomocy, patrz jak jestem męski. Ja ci zazdroszczę, chłopie, chciałem mieć tyle odwagi i umiejętności. I zjadłem? Nie, jeszcze nie. Znaczy, jak nikt nie patrzył, to ukroiłem kawalątek, bo lubię ciepłe ciasto. Każdy lubi. Oczywiście potem dostałem opieprz, ale było warto. Poświęcenie, na które byłem gotowy. Tam widzę coś fajnego. Shard Horse to nie chce płynie, ja bym się tym zajął bardziej. Albo tam lotnia do was płynie. No, no. Centralnie na kolizyjne ze mną płynie. Centralnie w moją stronę. A ja mam jeszcze jeden dymek. To by się fajnie mogło do kupy złożyć. Tylko ten Shard Horse trochę mi to będzie bruził chyba. Co sądzimy o drzewku hiszpańskim? Nie grałem, nie mam pojęcia. Mają ciekawą mechanikę tych, tą szybkostrzelności. No to z niewidki nici. No bo cię Eferka znalazła. A, widzę. I ona jakby miała mózg, to cię może porobić, ale widzi, że woli cię torpedować zamiast strzelać. A nie, strzela do ciebie. Bo ta Eferka dosyć szybko strzela. No i mi spieprzyła, no kurna dziot. To mu oddaj. Ciekawe, czy jakikolwiek okręt hiszpański jest prawdziwy w tym drzewku. Tak, te, które dostali od Włoch. Torpidos, hamuj, wsteczny, błagam cię, stary, zacznij cofać! Orgazm domaciczny! Kurde mać, jak jest? Ale go to obrysował, ale hamuwa, nie? Can you believe it? Ale chamstwo. Kurde, na 8,5 km jest ode mnie, gnojek. Strasznie mi ta niszczarka wroga zepsuła bitwę. Taką bym tu fajną teraz miał ucztę na tym... na tym lotniskowcu, a to gówno. Ale nie! Ale nie! Czemu Grzechu wypuszcza torpedy na rozpędzonego, ogarniętego niszczyciela, które na 100% chybią? Bo nigdy nie masz pewności, że chybią. Zawsze może zrobić, popełnić jakiś błąd. Jakbym miał wychodzić z założenia, że lepiej nie puszczać wtedy, kiedy nie mam 100% pewności, że coś trafi, to tak naprawdę musiałbym w ogóle nic nie puszczać. Dobranoc, kawę nie zrobiłem sobie przez chwilę, dlatego ubieram. Dlatego mi tak słabo idzie. No, no. Jakby ktoś pytał. Cały czas mam radar. Sonar w sensie. Co wy myślicie o tym? Bo ja myślę o tym, żeby... już to mówiłem, ale powiem to teraz do większej ilości osób, bo na WoWie jest więcej osób niż ostatnio było na tym, na Dragon's Dogmie. Ale co myślicie o tym, żeby zrobić sobie powrót do Workers and Resources? Bo mam ochotę znowu sobie jakieś miasto pobudować. Robienie! Tylko najpierw muszę się starszego pana spytać, z którym próbuję, ale Fallout Resident jeszcze tak. Najpierw, czy Fallout, Flatout. Najpierw Flatout, potem Resident, potem dopiero. Tak, w tej kolejności, jak najbardziej. Żeśmy na tej ósemce nie zbili tej gwiazdki, to proponuję to poprawić. Ja ósemkami nie chcę grać. Co wybrałeś ostatnio? No, dla zabawy wziąłem tą kagę. Chociaż nie, czekaj, mogę grać ósemkami, never mind. Badanie okrętu podwodnego, mój drogi, o ile nie wejdziemy koszmaru. Do bitwy na czas, pokażę. Złotych. Ja obecnie jestem na Berlajetta, tym, jak to się wymawia, tą nazwę, a tu graczy. Już jest podwodniak, więc brakuje mi na niego tyle co nic. Więc już kurde. Jesteśmy lada dzień, lada chwila, można powiedzieć od niego. Miód na serduszko mi lejesz, dziękuję no. Koszmaru, dziękuję.
miło takie słówka usłyszeć. Ale wiecie, że są lepsze kanały. Grał krasnalami chaosu w Warhammerze. Oczywiście, i to nie raz. Grałem wszystkimi trzema. Trzema? Trzy są, nie? Bo jest Hashut, jest ten przy Kislewie i jest ten przy Kataju. Więc jest ich trzech. Chyba, że jest ich czterech. No to grałem tylko trzema. No dobra, dobra. Jest trzech, no dobra. Co to będzie? Jak tam ludziska? Bo widzę, czaty zdechły. Jak zdechły? Sam przez ktoś coś pisze. Wieczór? Jak mija wieczór, powiadam. Miło czy nie miło? Co tam dzisiaj jeszcze planujecie zrobić? Może co obejrzeć w telewizji? Albo coś? Ja mam jeszcze ochotę postrzymić na ostre fapanko. Władywostok masz? A tak, ty ostatnio w nim grałeś chyba. Czemu miałbym nie mieć? To drzewkowe jest przecież. Ja nie wiem, co ty tam masz w tych drzewkach. Mam dużo drzewek podtrzymanych. No i proszę, jak zacnie. Nie chcieliśmy tego wiedzieć. No cóż, czy znasz grę Bomber Crew? Kurde, mógłbym kiedyś zagrać w Bomber Crew, bo to nawet fajna gierka jest. Lubię takie gierki. Znaczy wiem, że to nie było pytanie do mnie, ale no. Jedna wyspa jest w kształcie w ogóle takiej dzikiej ryby. Znaczy, dużo jest takich, dużo jest takich easter eggów. Śmieszne. Nie znam takiej gry, nie kojarzę. Czy tak grało w dawnich Bombermana, to ten Dyna Blaster było, o. Czy grało? Nie wiedziałem, że wiesz o takiej grze. Wiedziałem o tej grze, bo widziałem tą grę u Jinglesa i widziałem tą grę u Fly Daily. Jakby... Lotnisko w księgu, jak coś. To tym razem Kajtoni! Kajtoni siedział i nie wiedział. Kajtoni dostał właśnie, podarował wsparcie Adrian. Dziękuję, Adrian, za kolejnego gifta. Szkoda, że nie ma tutaj licznika, ile ktoś zgiftował. Bo naprawdę robisz 300% normy. Tak. A u mnie licznik jest i pan Zygfryd królem. Kapibary na czacie. Gargantuizmem przyrodzenia swojego. Poproszę. Wszystkie. Kapibara też zawsze człowiek. Jedyny gryzon, jakiego szanuję, kapibara. Bo... Czekaj, bo te... Shopy? Rakun? Rakun to jest shop, nie? No chyba. Shopy to nie są gryzonie, czy to są gryzonie? Bo teraz się wywaliłem. No, moim zdaniem nie są. No to jest sak, nie gryzoń. No. No to tak. Czekaj, to jest sak, nie gryzoń? Znaczy, dobra, głupotę powiedziałem, gryzoń to też jest sak, ale moim zdaniem shop nie. Nie jestem specjalistą od shopów, ale no nie, no nie, no. Na pewno nie. W każdym razie, no to tak, jak nie jest zaliczany do gryzoni, no to w takim razie tak. Dla rolników shop jest też gryzoniem. No, może. O, nie to, kobieto. A Grzechu, ty zrobiłeś filmik od Junie? Nie. Wypowiadałem się po prostu na temat tego filmu w jednym moim filmie, ale że jakiegoś specjalnego klipu na ten temat nie robiłem. Ja nie oglądałem Dune'y, wszyscy mi mówią Mąkę obejrzyj. A ja mówię nie, nie dam się, nie obejrzę. Będę taki zatwardziały. Taki widowiskowy, do kina jest fajny, wiesz, jak tam te efekty dźwiękowe, udźwiękowienie jest fajne i takie spektakularne sceny. To przyjemny taki. Mam takie słuchawki, że nie muszę chodzić do kina, mam kino na uszach. Ale... Ty zakręcasz. Jakby... Może kiedyś obejrzę. No i patrzcie, Kajtoni nawet nie podziękował za wsparcie. Jak Nysena ucieka. Jakby film może być dobry, nie? Jakby gdyby nie to, no to nie dostałby nominacji i tak dalej, tych wszystkich nagród. No ale to jakby, no, to, jakby to nie kręci mnie to. To jest ciekawe science fiction, ale mnie nie kręci, no. Obsada też jest gwiazdorska, nie? Czemu cię to akurat nie kręci? Przecież lubisz takie Gwiezdne Wojny, Mass Effecta, no to też jest takie kosmiczne. A to, że wszystko kosmiczne, no Star Treka też nie przepadam. Stargate'a też nie oglądałem. To, że coś ma kosmos, to znaczy, że muszę od razu lubić?
Nie wiem, nie znam twoich preferencji aż tak dobrze, no ale tam mi się wydawało, że to są takie realia, które sobie cenisz. Wow, na 1300, dziękuję, gro! A on mi zaraz pieprznie torpedami, tyle z tego będzie. O, źle to rozegrałem. On ci powinien... Nie, on chyba jest AFK, on już dawno torpedy powinien puścić. Nie wiem, może... Dziwne to było w każdym razie oporowo. On się po prostu poddał. Gwiezdne wrota. Wolisz science fiction, gdzie jest więcej science niż magic. Star Trek ma najbrzydsze projekty statków. Okej. Okay. Znaczy ja jestem spaczony Star Warsem, no dla mnie te Star Warsowe okręty są po prostu przepiękne. Duna jest fajne, bo pokazuje, że nie każdy może sobie pozwolić na podróże kosmiczne. Wiesz, ile jest raz w Gwiezdnych Wojnach, które funkcjonują w galaktyce i nie mają podróży kosmicznych? I nie mówię tu o rasach typu jakieś robaki czy coś w tym stylu, chociaż w Star Warsie nawet robaki podróżują kosmicznie, ale mówię tutaj o tym, o... No, wyjdź kurna... O, Boże, że tak kochany. Jest masa, nie? Fajnie. Dzień dobry, witam. Aha. Widzę, że przytuliłeś te lance. Ale to tylko z mojej winy. Tylko i wyłącznie z mojej winy. Witam, nietoperze. W Gwiezdnych Jajcach? No tak, statek Falus. Ja to... Znam. To ciekawa komedia była. Rick Moranis. Tak się chyba nazywał ten aktor. Czy będzie jutro stream? Jutro nie, bo... Jak już mówiłem, jutro idę dogadywać kwestie sesji w prawdziwym życiu. Sesji RPG. No nie mam farta w tej bitwie. Więc jutro nie za bardzo będę miał czas. Ale w niedzielę wam zrobię. W niedzielę wam zrobię i w niedzielę pykniemy sobie, rozpoczniemy tego flatouta. Także w niedzielę będzie powrót do przeszłości. Wiecie, że ja lubię tak czasami wam po prostu zarzucić jakiegoś takiego, jakąś taką giereczkę z dawnych lat. No, chociaż pociągnąłem go za sobą, ludziska. Dwa zatopienia i dwa poniekąd na ślepo trochę. Trzy zatopienia masz, ale tak. Teraz trzy. Teraz mi doliczyło. No to tyle fajnie, chociaż damage'u tutaj akurat wiele nie zrobiłem. 60 tysięcy. O, WoWsa stream. Zagmatwałem się bardzo w pewnym momencie i... Najbliższy stream z WoWsa będzie gdzieś w tygodniu. A jeszcze przed streamem z grzechem. Ja tak lubię. Nietoperzo, gołąb to jest... To nie jest gryzoń ani ssak, to jest gołąb. Czy czekam na obcego? Szczerze, tak. Ten obcy może być dobry. To się tam nazywa Romulus? Czy coś takiego? Jak to się tam nazywało? Kurde, nie pamiętam. To film? Tak. Nie widziałem jakoś po trailerach w kinach, żeby coś takiego przygotowywali. Romulus, tak. No i o co to chodzi? Nie wiem, nie interesuję się tym, bo chcę to obejrzeć. Jak ja się jakimś filmem interesuję, to nie oglądam o nim nic. A skąd wiesz, żeby cię Duna nie zainteresowała? Bo... Widziałem trailery. I urywki z tych... Z filmu. Na YouTubie, jak są pocięte klipy. Prometeusz jest prequelem, potem obcy przymierze, teraz... Prometeusz nie istnieje. Nie może mnie skrzywdzić. Obcy był fajnie nakręcony, chociaż dla mnie subiektywnie ja nigdy nie łapałem klimatu. Ja wiem, że ludzie się... Cały świat się tym podniecał, jak był design obcego, w sensie no bezpośrednio ten kostium stworzony. Jak wyglądała ta bestia i tak dalej. A dla mnie, powiem tak, klimatycznie film jest bomba, ten no, pierwotny obcy, ten pierwszy, najpierwszy, super nakręcony, no grozą tam szyło po prostu niesłychanie i klimat był budowany fenomenalnie, ale wszystko pryskało w momencie, jak pokazywali tą glizdę. Jak dla mnie koncept tego przeciwnika jest kuriozalny. Dla mnie nie wygląda groźnie, wręcz przeciwnie.
wykreowali coś dziwnego i to fajnie, że poszli, że chciało im się coś wykombinować troszeczkę innego niż zazwyczaj, więc ktoś tu akurat się chwali. Natomiast jak dla mnie ten przeciwnik wygląda po prostu śmiesznie. Zawsze jak go widziałem, to uśmiech mi się pojawia na twarzy, bo to jest takie nieporadne, takie to... No nie, nie kupuję tego. Jak nieporadne? O czym ty mówisz? Czekaj, dotacja! Spokojnych i wesołych dla ciebie również. Co nowego w WoCie? Nie wiem, bo w WoTa nie gram. Ja gram w WoWsa, to jest inny tytuł. Natomiast, no zapraszam i polecam jak najbardziej. Okręciki fajne są. A jeżeli chodzi... Kurde, coś jeszcze zapytałeś. Mi umknęło. Co ma Brandenburg? Ja nie kupuję. No co ja poradzę? Nie kupuję tego wyglądu. No dla mnie on wygląda zabawnie. Torpedy na 6. Czyli będzie chciał się zbliżyć. Ma torpedy? Większość Niemców ma torpedy. Tylko ta linia, w którą idziesz, nie ma torped. A, to jest ten, to on jest chyba tą prędką, tak? Tak. Chyba. Ja go kojarzę. Ale większość Niemców ma torpedy, tylko ta linia, w którą nie idziesz, nie ma torped. Aha. Tfu, ta linia, w którą idziesz, nie, że nie idziesz, źle powiedziałem. Nie ma torped. No Bismarck już chyba nie ma, nie? No nie ma i potem już nic nie ma w tej linii. Znaczy niby te ich torpedy no na taki dystans sieczą, że i tak się rzadko przydają, ale... No tak, 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 15 km to jest mały dystans. Co ty gadasz? No ta druga linia ma torpedy na 15 km. Aha, no to fajnie. Faktycznie, beznadziejne, absolutnie do niczego nie dolatują. Wleci, jedna wleci. A wiele mu to nie zrobiło. Aberjed ucieka normalnie na full hapsach, proszę uprzejmie. Nie uciekam, tylko czemu mam płynąć na okręt, który ma torpedy? Tchórz! No tak, no to dobrze, to będę tchórzem, ale przynajmniej będę żył. A ty co tam, jak tam w zaświatach? Proszę, 24 tysiące. Fart. Przecież jest cały jak fart. No to tylko fart był, co ty chcesz. Dobra, miałem zrobić bardzo, bardzo, bardzo nieprzyjemny żart, ale się powstrzymam. Święta idą, trzymajmy atmosferę. Oto to. Pomocnicza go zabiła, czy co? Graf Zapolin. No dobra. No i znowu wygrane i fajnie. Na punkty wygramy. Wiem, może bym przeczytał kiedyś, może jak przeczytam Dune, to... W każdym razie... co chciałem powiedzieć... Disney kupił Obcego i Predatora? Naprawdę, czy sobie jaja robicie? Co? Nie, to chyba żart. Nie. Gdyby tak było... Aha, kupił! No, no super, no to franczyza poszła się pieprzyć za przeproszeniem. No, to. No tak, no to fajnie. Oni, ja to nawet nie wiedziałem. Jak coś kupują, to... No, tak więc tego. A, dobry wynik, fajnie jest. 5 Epochs of Navy, nice. Kończone. No to poproszę, szósteczkę, dupeczkę. Moment, kontenery otwieram. Nie, no Disney zabija marki, powiedzmy sobie szczerze, oni już dawno... przede wszystkim, dwie kwestie. Co robi źle Disney? Pierwsza kwestia jest taka, że idą skrajnie na łatwiznę. Nie dość, że ich CGI już woła o pomstę. Filmy sprzed iluś lat wyglądają lepiej niż te najnowsze. Fabuły się nie kleją. To jest takie maszynowe odcinanie kuponów od kolejnych filmów, które już nawet nie mają na siebie żadnego pomysłu. A druga kwestia, zaraz dokończę rotacja. Ohoho. I spoko, drugi bonus pakiet na dziewiątkę, nice. Na modhubie? Ja zerknę, ale to po strumyku, nie teraz. Zobaczę z ciekawości. Natomiast co chciałem, ale pozdrawiam pani Janku, fajnie, że wpadłeś. Coś to mówiłem. A, druga kwestia, no to chyba wszyscy wiemy, co Walt Disney robi, mianowicie na siłę po prostu propagandę wciska we wszystko, co tylko się da, a nawet jak się nie da, to i tak.
Więc no, nie da się z takimi założeniami stworzyć dobrego filmu, niestety. Czasem i coś wyjdzie w dzisiejszych czasach. Szczerze, jest, takie, jest taka opcja zrobić coś takiego, nie? To challenge był, czy tak po prostu, bo nie miałem pomysłu na cel donate'u, ale dlatego ustawiłem taki byle jaki, żeby tylko cokolwiek było. Natomiast już robiłem takie challenge, tak? Jadłem u siebie tam tą najostrzejszą pizzę dawno temu, jak zbierałem na komputer, jak ona nawet tam miała chyba wtedy milion czy półtorej miliona, coś takiego. No i co dalej? Jest taki jeden keps u mnie, co ma chyba 800 tysięcy. Ale nie odważyłbym się. Chyba. Dla mniej połowy osiedla, na którym mieszkamy razem, do tych grzechów wyglądasz komicznie. Karakan 155 cm obieszony sygnetami w koszulach jak z bazaru za 90. typowy Andrzej. A się podsumował. Znaczy wiesz co, nie biorę do siebie tego, co pisze Biewer, bo to jest człowiek, który praktycznie pisze tylko uszczypliwości i chamskości. To jest taki typowy przykład hejtera. No, od niego się dobrego jakiegoś komentarza nie uświadczy. Natomiast co, no chciał, to se napisał, proszę cię uprzejmie. Szogun od Disneya jest spoko, a tego Szoguna nowego nie widziałem. Znaczy nie, no wiesz co, czasami im się uda jeszcze jakiś fajny film stworzyć, ale większość filmów od Disneya w dzisiejszych czasach to są klapy i w ostatnim roku kalendarzowym to ile wyszli na minus? Kilkaset mi... Kurde, już teraz nie powiem, ale jakieś takie katastrofalne notowania zaliczyli. Akcje im poszły na łeb, na szyję, w dół. Firma traci na wartości, zaliczyli w ogóle fiasko sprzedażowe. Tracą na tych filmach, więc no ciekaw jestem, czy się wreszcie kiedyś opamiętają. Na razie nie, na razie ten ich główny dyrektor oznajmił, że to jest wina nie zarządu, tylko wina fanów, którzy są... Ludzie są głupi. O, tak w skrócie Disney na razie podsumował. Znamy taką argumentację, przypomina mi to wiele firm w każdym razie. No dobra, niszczarka tam płynie, to ja tu wiele chyba nie zrobię niestety. Ja tam nie wiem, ja nie patrzę na to, czy jest jakaś wytwórnia, czy robi to Disney, czy robi to jakby ten, kto by to nie robił. Po prostu jeśli film jest dobry, to go oglądam, jeśli jest klapa, to go po prostu nie oglądam, no i tyle. Znaczy ja też nigdy nie patrzyłem na to, kto robi, ale po prostu no tak już tyle się mówi o tym Disneyu i tyle już ostatnio takich felernych filmów wypuścili, że zacząłem się po prostu tym interesować jakiejś takiej większej skali, wiesz? Jakby jeśli chodzi o produkcję Disneya, to z Star Warsowej stajni, że tak powiem, skoro była mowa wcześniej o sci-fi, to ze Star Warsowej stajni kolokwialne jest to, że ostatnim jedynym dobrym projektem jest serial o gościu, który... o no-name'ie de facto, który i tak zdechnął, już wiemy, że nie żyje, więc no cóż, czekamy, dużo tego kontentu nie wycisną, nie? Bo wiemy, że no Andor musi zginąć. Wybaczcie za spoiler, jeśli nie oglądaliście Watera 1. Nie wiem, co gościu kombinował tą niszczarką, no ale se chyba pokombinował, chyba trochę przekombinował. Więc jakby super, że film o no-name'ie bije rekordy oglądalności, a popularne tytuły... Główne tytuły Star Warsowe po prostu, no, tankują. No, a przede wszystkim, tak jak już kiedyś mówiłem, jak teraz za tworzenie kolejnych filmów Gwiezdnych Wojen od Disneya ma odpowiadać kobieta, która nie ma żadnego dorobku. Jedynym jej dorobkiem jest to, że walczy o prawa kobiet. I sama określiła, bo ona to sama powiedziała, to nawet nie jest kwestia jakichś domniemywań. Ona sama powiedziała, że po prostu jej celem jest upodlenie mężczyzn i jak upodli mężczyznę, to się czuje dobrze. I że najnowsze Gwiezdne Wojny mają jeden cel, żeby pokazać, że kobiety są silne. No to... No, to ma pierdolona taka, nie? Chcesz, to sobie pokazuj, ale no... Kręćcie dobre filmy, a z takim założeniem nie nakręcicie po prostu dobrego filmu. No, nie tędy droga. Klony też ginęły, tylko że klony to był po prostu background charakter. To dopiero Dave Filoni zrobił klony czymś więcej. Spróbujmy. I szczerze, nawet tam klony to były background charakter. Umówmy się, jak w Clone Warsach, mimo iż to są Clone Wars, to i tak głównym tym... Mówisz o Bad Batch? No okej, okay, dobra. Dobra, cofam to, co mówiłem. Fakt, w Bad Batch. Tylko, że Bad Batch tak naprawdę głównym bohaterem teraz jest Omega, a nie cały ten Task Force, czy Clone Force 99. Nie, Task Force 99 było gdzieś indziej. Nie wiem, w jakim uniwersum. Walisz się łaskawie, prosiłbym.
Naprawdę bym docenił. A, to jest Task Force 99. Okej, okay, dobra. I pomyślałem, że się nazywają Clone Force 99. A, tu jest okręt podwodny, tak? Zobaczymy. Na razie przejąłem jeden punkt, więc nie jest źle, coś tam niby zrobiłem w tym aspekcie. Siema Grzechu, siema, siema, witam! Spaczają dobre marki, żeby straciły widownię. No na razie, nawet, wiecie co, nawet odnośnie Disneya swego czasu, ten, Boże, jak to się nazywa? Boże, ta kreskówka w Stanach Zjednoczonych, South Park. Nawet South Park stworzyło taki prześmiewczy odcinek, gdzie pokazywali zarząd Disneya i że właśnie tam takie mokre sny mają, że tylko właśnie propaganda, propaganda, walczmy o prawa i tak dalej. No tak śmiechowo se pograli, nawet no konkretnie bym powiedział. Okej. Okay. Propaganda, Disney zawsze był propagandą. Spierdaczu. I prawda jest taka, że jak zobaczysz sobie na Hollywood, to każdy film jest swego rodzaju propagandą. I to nie tylko w dzisiejszych czasach, cofnij się 30-40 lat do tyłu. Już wtedy nawet była propaganda, tylko jakby, no... Nigdy tego tak nie odbierałem, bardzo możliwe, natomiast jakoś tak w tamtych czasach tego nie dostrzegałem. Być może dlatego, że to nie było aż takie nagłośnione, być może dlatego, że sam w tamtych czasach nie byłem na tyle dojrzałym odbiorcą, żeby to dostrzec. Co? A pan? Jakby chociażby samo G.I. Joe, tak? Knowing is half a battle. Jakby... Zapomniałem o tym, że okręty podwodne mają samonaprowadzające torpedy. I tak kurde, se płynę, już odwróciłem się przez torpedy, to tam były gdzie indziej, tak se płynę, nagle patrzę, kurde, te torpedy cały czas mnie gonią. Przesrane. Jak jest dziwko nagle. G.I. Joe to była jedna wielka propaganda przecież, jeśli chodzi o te ich hasełka, które tam robili. I oglądałem cały filmik, teraz nie przytoczę, bo to oglądałem jakiś miesiąc temu, ale może poszukam na najbliższego naszego streama filmik, w którym goście po prostu pokazuje, jak bardzo wszystkie twory, które były dotychczas robione w Hollywoodzie i tak dalej, to była jedna wielka maszyna propagandy, gdzie po prostu robili inne przesłania. Tylko że po prostu no te przesłania jakoś tak się przyjmowały do mainstreamu, że tak powiem. A teraz jest ta cała ta woke culture i tak dalej. G.I. Joe w ogóle nie oglądałem, to też się nie wypowiem. No nie wszystkie filmy Hollywoodu w ogóle widziałem, powiem sobie szczerze. Tak, tylko po prostu teraz dopiero ludzie zaczęli... Wtedy tą propagandę ludzie po prostu konsumowali. Teraz zaczęli ją zauważać i wytykać. To jest różnica między tymi czasami a tamtymi. Po prostu wtedy nie było internetu. Po pierwsze, a druga kwestia jest też taka, że sam... Disney tak nachalnie to pokazuje, to nie jest kwestia tego, wiesz, dawniej to może było, ale było trochę bardziej ukryte, a teraz oni po prostu tym świecą tak po oczach, sami się do tego otwarcie przyznają, sami podkreślają, no to w tym momencie, no to wiesz. Jak już to na każdym kroku podkreślają, no to ciężko nie zauważyć. Cześć Lubwo, witam. Och, ładnie no, dostał, ładnie. Przyjmij damage, no. Nie dał się dobić. Aha, ale mnie dobił. Zapomniałem. Nie, no to w ogóle była kaszana. Zapomniałem, że okręty podwodne mają te naprowadzajki. Ale miałem to zdziwko. Ja byłem w ogóle, ja nawet przestałem patrzeć na te torpedy, bo sobie tak płynę, no przecież one płynę zupełnie gdzie indziej, nagle patrzę, kurde, ścigają mnie. O Boże, to było z dupy. Renown tam ucieka, dobrze, odgoniłem go. O, my 4 kapy mamy, to ta bitwa zaraz się skończy. Przede wszystkim... Być może w dawnych czasach, jak tworzyli filmy, no bo Disney to tego bardzo dużo wypuszczał, to każdy film realizował troszeczkę inne założenie. Jeden na przykład taką propagandę, drugi inną. I teraz to, co jest takie nachalne, to właśnie to, nie wiem, czy w ogóle to dostrzegacie w takiej masowej skali, ale gdyby tak przestudiować ich twory zbiorczo, razem do kupy wziąć, to w każdym filmie gnoją postacie męskie i w każdym filmie je przekarykaturyzowują w taki sposób, żeby musiały je ratować postacie
kobiece, silne, niezależne, wyemancypowane, zawsze muszą tak właśnie tych samców upodlić. Ja nie mam jakichś tam wielkich problemów z walkami o prawa, czy to kobiet, czy kogokolwiek innego, no ale w tym momencie jest to... Czy teraz robi się taki problem, że nawet już nawet z Woli nie ma zazwyczaj tych facetów, bo teraz już nawet z Wole są kobietami. Po obu stronach, że tak powiem, są... Z tym jest dokładnie tak samo jak z rasizmem. Mianowicie w momencie, kiedy przesadzicie za daleko w drugą, to wam się kreuje po prostu odwrotny rasizm, tak? I tutaj jest dokładnie tak samo. No walczyli o prawa kobiet, no a teraz no to już wypadałoby chyba zacząć walczyć o prawa mężczyzn, no bo z tej perspektywy, no może na świecie i tak mężczyźni mają lepiej, bo łatwiej im się sika i tak dalej, do tego zazwyczaj jednak mają podobną, tak mówią statystyki, lepsze oferty pracy, nawet na tych samych stanowiskach, rzekomo dostają więcej kasy. Zresztą, gdzie to było? Blizzard bodajże, co tak tępili kobiety, co... Blizzard? Blizzard to był. Tępili kobiety? Wyszła. Tam było zupełnie no. Co innego, ale tak, wiem o co ci chodzi. Kotik też, czyli twórcy Call of Duty, też tam afera taka znaczy, wyszła. Kotik to nie był twórcą Call of Duty, ale no, był po prostu prezesem, no, tym prezesem Activision. No. No ale to z nim kojarzę po prostu, no bo z nim była, no, można powiedzieć, że on był czołem tej wielkiej afery, nie? No więc, no zdarza się, okej, ja to kupuję, tylko że tworząc masowo taką propagandę filmową, oni nie zmienią świata, wręcz przeciwnie, tylko wkurzają ludzi. Bo Kotik tak naprawdę to on jakby, on eksploitował, że tak powiem, to, że po prostu Kuty się sprzedaje, ale on uważał graczy po prostu za debili. Skończonych debili i zera społeczne, które nie powinny jakby istnieć, ale że da się ich po prostu wycyckać z kasy, robiąc po prostu co roku tą samą grę, no to on się cieszył. I tylko jakby on no, nawet wiesz, nie akceptował. To Sapkowski był autorem tych słynnych słów, że on nie zna... Na początku bardzo skrytykował graczy, powiedział, że jak dla niego to... Już nie pamiętam dokładnie, jakimi słowami to określił, ale bardzo się niepochlebnie na temat graczy wypowiedział. A potem jak dziennikarz go zapytał w jakimś wywiadzie, czy on w ogóle zna osobiście jakiegoś gracza, to powiedział, że nie, dlatego że on się otacza ludźmi inteligentnymi. No to fajnie, dziękuję. No ale to wiadomo, że Sapkowski ma tutaj akurat nożyk, ma kredki na twórców gier, bo on się tam cały czas bije o to, że za mało mu dali za Wiedźminy i tak dalej. Zresztą potem im jeszcze rozprawę sądową o to tworzył, że chciałby więcej. Jakby no umowę podpisali, no to niech się już pałuje, nie? Znaczy, ja rozumiem, że może podpisał dla siebie... No, wybierz coś. Ja rozumiem, że może podpisał dla siebie coś nieodpowiadającego współczesnym realiom, ale w tamtych czasach najwyraźniej to tyle było warte. Mógł nie podpisywać, tak? Ja wychodzę dokładnie z tego samego założenia. Podpisałeś, no to koniec tematu. Nie ma potem... No, jak można renegocjować? To nie, wiesz, to nie jest przedszkole, że na przykład ktoś ci zabrał fajną zabawkę, to idziesz do pani... Pani, zrób coś, bo on mi zabrał fajną zabawkę. No, życie dorosłe tak nie działa. Życie dorosłe działa tak, że ponosisz konsekwencje, a w każdym razie powinno tak działać, że ponosisz konsekwencje swoich decyzji. Więc jak podjął złą decyzję, jego problem. No ale podobno coś tam potem wytargował. Poszli na tego. A to ósemka, czekaj, czyli tego nie wezmę. Jakby. Poszli na kompromis, dogadali się, no i coś mu tam wypłacili znowu. Słuchaj, no. Chciał, dał. Mógł nie dawać, no jakby to, że po fakcie się okazało, że ktoś ci wypromował twoje uniwersum, szczerze, ja bym zamknął mordę, bo więcej książek się sprzedaje na jego miejscu. No tak, tylko że on jest bucem, on też przecież wielokrotnie mu na to ludzie zwracali uwagę, to on wielokrotnie zaznaczał, że dobra sprzedaż książek, która teraz wystartowała na świecie, nie ma żadnego związku z sukcesem gier. Jego zdaniem to w ogóle żadnego związku. No tak, bo przecież prezydent Obama dostał książkę Wiedźmina, a nie grę, nie? No, ale no, jak jest ktoś bucem, no to po prostu ma klapki na oczach, no ja mu nie odbieram potężnego talentu, bo facet naprawdę potrafi pisać tak niesłychanie, że szok, to jest ogromny talent, jest artystą w swoim fachu, ale no troszeczkę zapatrzony w siebie jest i to nawet nie troszeczkę. Sapkowski postąpił zgodnie z prawem, z jakim prawem? Jest jakiś przepis, który o tym faktycznie mówi, ja też o tym czytałem i on się na to powołał, że jeżeli podpiszesz dla siebie coś bardzo negatywnego, co po latach pokaże, że masz zbyt małe dochody, z czego powinieneś mieć większe dochody, to można na jakiejś tam podstawie rościć sobie do tego prawa o zredefiniowanie kontraktu. Jest taki przepis, dokładnie tam nie zacytuję, ale czytałem o tym, natomiast no, jak dla mnie to jest po prostu nieuczciwe. Podpisałeś umowę, koniec, tak powinno być. Trudno.
Trzeba było patrzeć, co podpisujesz. A w tamtych czasach, powiedzmy sobie szczerze, że okej, on może dostał mało, ale w tamtych czasach no Wiedźmin nie był tak wykreowany jak dzisiaj, więc no najwyraźniej tyle wtedy była warta ta marka, no trudno. Czyli czekaj. Czyli jeśli kupię samochód za 100 tysięcy, ale on po 5 latach będzie warty 10 tysięcy, to tylko, że go nie będę w ogóle używał, to mogę się jakby zwrócić o zwrot kasy, bo ta umowa o sprzedaż samochodu była nielegalna. W sensie była szkodliwa dla mnie. Jakby no, widzisz, ja wymyślam taki absolutny absurd, ale mogę chyba pod to podpiąć, nie? Jeśli nie eksploatowałem tego pojazdu. Zacznijmy od tego, że temat, o którym teraz gadamy, jest abstrakcją. To jest po prostu kuriozum. No jest kuriozum, no jakby, to... no jakby tylko... Jakby... Nie rozumiem. Nie rozumiem. To śmiać, bo jakiego przykładu byś tu nie podał, to się dochodzi do jakichś idiotycznych konkluzji, no. Ze szczerze, no. Może jest inna niż sprzedaż praw autorskich, bo tamto to jest dobro intelektualne i ja wiem, że poszedłem w bardzo dużą skrajność. Wiem. To porównanie nie ma sensu, ale to porównanie miało nie mieć sensu. Wszyscy do mnie, naprawdę. Chodzi mi po prostu o to, że kurde, no głupie dla mnie to jest, że bo się pomyliłem, to sobie mogę wczytać save'a, nie? Jakby basically to pozwala. To trudno było myśleć. Jak jesteś krótkowzroczny, to twoja strata, no. Kurde, cała drużyna, ktoś mnie zaświecił i cała drużyna wroga szyje tylko do mnie. No, bardzo mi miło z tego powodu, naprawdę. Wszystkie okręty świata tylko do mnie. Bombastico, nie? Jeszcze torpedki, no miło mi. Dziękuję, doceniam. Argumentum ad absurdum. No nie wiem, no mówię, no to jest absurdalne to, co powiedziałem. To absolutnie nie ma sensu, nie? Ja to rozumiem, że to nie ma sensu. Tylko chodzi mi o sam fakt, no. Kurde, no. You snooze, you lose, no. Jest takie coś, nie? Przestań się świecić. Bardzo jestem zdenerwowany tą bitwą. Ja nawet nie podpłynąłem do wroga. Ja nawet nie jestem blisko wroga. Nawet nie jestem pierwszym okrętem. Na linii frontu, a caluteńka mapa szyje tylko do mnie. Już nie mam 3/4 HP-ków. Za dużo niszczycieli, zdecydowanie. W tej bitwie. Tak, zgadzam się. Ja się świecę cały czas, a nawet nie jestem blisko wroga. Ja jestem... Obecnie jestem jednym z najbardziej wycofanych okrętów na całej mapie. Wróg mapy. Ja się świecę cały czas. Cała drużyna wroga tylko do mnie wali. Non-topper. W takich momentach mam po prostu ochotę wyjść z tej gry. Mogador, też 9. Super, że tutaj, ale polusowało fajnie tą bitwę, nie? Wroga 9 i 10 jest tutaj, a tu jest nasza wroga 9 i ja. 8. I nie za bardzo mam jak z nimi walczyć. Ja w ogóle nie mam jak walczyć, ja cały czas tylko uciekam od początku bitwy. Jestem tak kretyńsko daleko od wroga. Beznadzieja. No, już Jegra zniszczyli. No, skręcił. A, bo tu zaraz przy mnie jest niszczarka. No to miło, fajnie, nie? O, Shimakaze tam masz. No to dziękuję bardzo. No to tego się nie spodziewałem. No a ja też bym brać sobie, no. O, on se tam postawił dymek, no będzie. Ja zaraz po niego popłynę. Płyń, nie krępuj się.
że ja cokolwiek robię na tych... No witam, witam. Że ja cokolwiek robię na tych dychach, to jest fart. No ja zrobiłem 5000, więc... Zrównaj się ze mną, ty, ciećwierzu. No nie, no ja niszczycielom tutaj popsułem życie mocno. Wrogim. Ty tu celujesz, mam nadzieję, nie? Tak, jakbyś go zaświecił, to strzelam. Zaraz go zaświecę, bo... No właśnie. Aha, tu jest. No tu jest. Kubany, dobre kamo ma. To Shimakaze jest. Powiedziałbym, że chyba... Dobre. Powiedziałbym, że chyba jedne z lepszych kamo w grze, jeśli idzie o niszczarki. O, dobrze mu zrobiłeś. Dobrze mu zrobiłeś. Jestem z ciebie trochę dumny. Chociaż trochę, no dobra. No bo on jest martwy. Dobra, ale mógł jakieś torpedki wypuścić, więc... Wiem, dlatego się na niego ustawiam. No ja też. Za tobą też jest niszczarka, która cię goni. No ale z tą to nie wygram. A może razem byśmy jakoś to ogarnęli? No to... Okej, można próbować. Taka to OP maszyna? No, Mogador, tak. Zwłaszcza, że tam jeszcze Haaland jest poza Mogadorem. Ile on przeładowuje? 7 sekund, ale on ma duży damage ma. A tam obok jest Haaland, który ładuje 1,8 sekundy. Jest Mogador. Masz Mogadora. Nie chcę o takich idiotyzmach gadać, wiesz, naprawdę. Masz Mogadora. Po prostu mi się nie chce. Aż. Ale ty strzelaj w niego, a nie za niego. W razie czego ci tu torpedy zaświecę, nie? Tamten facet. No Haaland tutaj jest, no. Nasza Yamato sobie tu pływa i niewiele robi. Ten Nevsky, tak mnie gościu pali od początku bitwy, że to jest po prostu niesłychane. On ma taką zaporę z pocisków stawia, że... Aleksander Nevsky? No chyba to Nevsky jest. Tak, to Nevsky. A nie Jinan? Nevsky. Okej, no dobra. Wykryłem ci torpedy jak coś. Tak widzę, uj. Nie ma to jak ósemka, która odgania de facto dziewiątkę. Jest jeszcze jeden niszczyciel. Oczywiście, że jest Haaland. Mówiłem o nim cały czas. Sam mam pan niszczycielu. No, 4 były w bitwie. Co się dziwisz? I wszystkie na mnie. Dziękuję. No, na ciebie, tylko że do mnie strzelam. No, na mnie na pewno jakieś tam torpedki puścił. Dobra, ja się cieszę, że na razie Nevsky do mnie nie wali, bo naprawdę to jest jakiś Belzebub szatan. No, chyba poleci za niego. Haaland ma jakieś dobre torpedy? Chyba ma. No nie na gorszym. No, wy byście musieli te niszczyciele robić, żebyśmy my mogli, żebym ja mógł coś tu robić, no. Kurde, trafić takimi dziełami w niszczyciela. Problem trochę. No to cię storpeduje zaraz, no. O, Yamato już poszły torpedy. Aż jaka ładna przewiązka. No, przestał się świecić. No, Yamato właśnie całe HP-ki straciło. No. Nie wolno na takie bitwy, jak jest dużo tych, dużo niszczycieli, ignorować niszczyciele wroga. Co robi Montana w... Aha, bo on się tam skampił za wyspą, dobra. A co ma robić? Ma wolno strzelnicę, tak? Yamato do niego nie strzela, bo... Bo nie może. Bardzo niespiesznie płynie, może to... Aha, teraz przyspieszył, szlak. Akurat teraz przyspieszył, no to poleci za niego wszystko, szkoda. Szkoda mocno. O, jest Haaland, proszę państwa. O, Montana zebrała troszeczkę. Coś tam ładnego wleciało w nią. No to też chyba za nią wleci. Muszę większą poprawkę brać. Serio, naprawdę gro. Spróbuję strzelić w tego Haalanda, chociaż nie wiem na ile to się może udać.
On będzie skręcał, tak, on skręca. Chociaż czekaj, ty go dobijesz. Ten moment, kiedy kurwa ósemką muszę dychę zabijać. Tak cię wlosowało, to musisz, no. Tak, ale drużyna gdzie jest, ja się pytam. Dobra, Yamato mu strzelił, bo jakby Yamato mu nie strzelił, to bym go nie zabił, ale nadal. Ja tutaj sam flankę czyszczę. Od ludzi czekoladowych, że Mogador, Mogador, Mogador. Aha. Ja z nim nie wygram, musi ktoś mu klepnąć. Na razie nie klepnę, mam działa zupełnie inaczej obrócone, ale będę się na niego odwracał. No ja go ścigam. Tylko, że jest chyba szybszy ode mnie, no. No jest szybszy, niestety. Na taki dystans nie ma szans. Montana. Newski, ty dziadu! Ono tu synek! Nie, ja też za daleko. To raczej nie trafię. Chociaż on skręca, on może wpłynąć w wyspę nawet. No, i tyle. Newski we mnie bije. Ja się staram bić w Newskiego, ale we mnie z kolei bije jeszcze coś innego, więc to jest taka bitwa, no, bardzo nieudana bym powiedział, nie podoba mi się. No nic, no, ile mogłem, tyle zrobiłem, tak? Jeszcze za zero go trafiłem, super. Jakby nikt nie chciał bić w te niszczyciele, poza tym Yamato. Wcześniej też Shimakazu tylko, ale... No, słabo tutaj. Jakby ich drużyna mnie mocno pokarała. Mogłem nie strzelać, ale liczyłem na pomoc, no. Się przeliczyłem. W tego Mogadora nikt nie strzelał. Yamato nawet dział nie miał obróconych. Na 300 HP ten Mogador został, no. Dobra, garaż. Beznadziejna bitwa. Znaczy, no dobra, bo goniłem te niszczyciele, tak, ale no... Jakbym był tu dychom, to bym porobił tu wszystkich. A ósemkom to co ja mogę? Dynastia... No właśnie, tutaj dobrze Snowman pisze, że tutaj sprawa się rozchodziła o to z tą propagandą, że zrobili Afroamerykankom tą, Kleopatrę, no. No to jest zakłamywanie historii, no Jezu Chryste, no. O takiej oczywistości się chyba kłócić nie trzeba, no wszyscy wiedzą, że to jest po prostu złe. I to nieważne, czy w tą stronę, czy w drugą, czy w jakąkolwiek inną. Historia nigdy nie powinna być zakłamywana, po prostu, fizycznie, niezależnie od tego, czego nie chcesz przekazać. Możesz mieć najlepsze intencje na świecie, ale historii nie powinno się przekłamywać. No chyba, że robisz fikcję. Tak, ale to wtedy opisuj i charakteryzuj z gruntu jako fikcję. No to tak, no. Jak najbardziej. No tak, na przykład a ten. Oni tego nie robią, wręcz przeciwnie. Oni upierają się, że pokazują prawdę, że to jest prawda historyczna i że ludzie się powinni uczyć od tego, co oni robią. I jeszcze tam nawet babkę, bo to znowu oczywiście kobieta reżyserowała, i nawet oglądałem ten wywiad z tą kobietą, gdzie się wypowiadała, że jej zdaniem Kleopatra była czarna i tyle w temacie. Jak się ktoś nie zgadza, to jest jego opinia, ale ona wie jak było. Super, do widzenia, no. Nie mam siły ludziska. Miała być pozytywna atmosfera. Pogadajmy o deszczu albo o jakimś tam innym. Jak się nazywał ten? Atmosferycznym. Man in the High Castle, o. To jest na przykład bardzo fajna fikcja. Reżyserką z tego co pamiętam była żona Willa Smitha, była. Ona jest strasznie też taka, no z perspektywy poglądów to też ma narypane w głowie mocno. To była bardzo fajna fikcja, której chyba o. Niemcy i Japonia wygrały drugą wojnę. A takiej fikcji, a co to było? O czym mówisz? Man in the High Castle. Nie znam. Ale takich fikcji trochę było, no daleko szukać od Wolfenstein, no... Red Alert, Command & Conquer. Trochę takich było rzeczy.
Iron Sky. No to akurat z takich średnich lotów, ale... Supportato obiettivo! Man of the High Castle to jest, a to nie jest Man in the High Castle? Myślałem, to jest... A, mniejsza o tytuł. No w każdym razie każdy wie, o co chodzi. Już tam przestań spamować. Co za koleś. Gdzie ty tą niszczarką płyniesz? Ty po prostu uciekasz. Nie masz żadnego celu. A, bo on spamuje, bo tutaj płynie lotnisko, które jest w ogóle niebronione na tej flance, ale ciśnie mocno w tym. Nie, on spamuje w Kongo. Bo Kongo. A czemu bo, Kongo? No bo Kongo gra na zasięg, zamiast trochę podpłynąć. Chodzi mi o film, czy o, nie o serial, ale w, to były dwie różne rzeczy. Był film i serial? Czekaj. Ja bym tutaj jednak się zbliżył do środka. Zobaczymy, co się uda zrobić. Może padnę szybko, a może nie. Zobaczymy. Bo oni se na lajcie tam kapują. Myślą, że są bezpieczni, a ja się tu wyłonię zza wyspy. Może bym ich zaskoczył trochę. Tym bardziej, że jak ja tam dopłynę, to Renown będzie mniej więcej na moim poziomie. Więc bym wypłynął prawdopodobnie prosto na ich pancernik. Chyba, przy odrobinie szczęścia, zobaczymy, czy się tak uda. Byłoby miło. No to Deli się nie nagrał. Devastating Strike. Żegnam ozięble. No i co my tu teraz zobaczymy? Za tej nie, Man in the High Castle to był serial. To nie był film. Tak, Aren Jesus mu nie polosował, a za to polosował mi. Exeter. HMS Exeter. Gdzie on? W bitwie na Morzu Jawańskim? Exeter... Nie w bitwie na Morzu Jawańskim. Gdzie Exeter zatonął? Kurde, nie pamiętam. No, nie było to specjalnie udane, ale coś tam porobiłem, no niby. Zawsze coś. La Plata, no. Co my tu mamy? No dobra. Oj. Za bardzo porządziłem w tej bitwie, zdecydowanie. Przeholowałem. Oj, ten Exeter to chyba będzie zaraz wyzywał tego kawiora. A nie, bo nie polosowało mi tym razem. Tym razem RNG nie na moją korzyść. Nie strzelam. Aha. Czemu ty tam jesteś, Grzechu? No, pojechałem. To się przyznaję. Nie wiem, co mam na swoją obronę powiedzieć. On na razie manewruje przed torpedami. Może La Plata to jest Morze Jawańskie. A, no dobra, no to dobrze mówiłem. Chyba. Bo już nie wiem, bo tu u Grzecha na streamie jest jedna wypowiedź na czacie, a tu jest inna na mnie na czacie, więc w sumie ja nie wiem, ja nie znam się na geografii, więc no. Ja wiem, że góra jest na górze i dół jest na dole i tyle. La Plata to Argentyna. O nie. To raczej nie. Raczej nie La Plata. Wow. To coś w niego wleciało? Wow. Sang during the second battle of Java Sea. No to tak, bitwa Morze Jawańskie. Spierdzieliłem tą bitwę totalnie, ale chociaż tyle zrobiłem, że 5 torped wleciało w pancernik wroga. To teraz, ale to było głupie, niepotrzebnie. No teraz kibicuj. Bo bitwa się zaraz szybko skończy, bo nasza drużyna strasznie pasywnie zagrała. No a ja z kolei wręcz przeciwnie, za bardzo agresywnie. Dobra, czytam.
No nie, my to zaraz na punkty przegramy. Bo Mackensen się z Renaunem z tym dotkną. Nie jestem w temacie głosowania na temat kwoty wolnej od podatku, więc powiem szczerze, ja ostatnio bardziej się skupiam na wydarzeniach ze świata niż Okej. Dawno nie przegrałem na punkty. W sensie tak, że mi zresetowali punkty. A to... jak to zresetowali? No w sensie punkty nam do zera spadły. Dawno tak nie przegrałem. No można i tak. O, ale wynik nawet dobry. To z tego, że wynik dobry, jak bitwa przegrana. Dobra, ja bym chciał z tego dalej gwiazdkę spróbować zbić. Bo ostatnio się nie udało. Ósemka. No ty XP 6, XP 8, no i tyle. Czekaj, ale mi tu brakuje do kolejnego tiera, z ciekawości zerknę. Ja tutaj jestem na... O co chodzi w tej gierce? O pływanie statkiem i strzelanie. Aha. Aha. No proszę. Już sekundkę. Żywotność obrona przeciwnikiem, manewrowość. Fajnie. No i wpytę. Proszę cię uprzejmie. Ojejoj. W gierce chodzi o to, że gra się przeciwko innym ludziom, bo to jest gra... Ukrętym, a nie statkiem. Ja pływam statkiem. Bo to jest gra przeciwko żywym organizmom po drugiej stronie monitora zebranym. Czasami wątpię. Marynistyka. Znaczy żywym na pewno, myślącym niekoniecznie. Masz tutaj okręty podwodne, manisz niszczyciele, krążowniki, pancerniki i lotniskowce przy założeniu, że no w głównym rycie jest to okolica II wojny światowej, nie? Taka mapa, no dobra. Nie statek, nie okręt, nie łódka, a kajak, dokładnie. Dwa okręty podwodne, dwie niszczarki. Bacimi. A co powiesz o tym, czym ty płyniesz? To jest niszczyciel. No dobra, no ale jakie są twoje odczucia? Jest przestarzały. Halo. No, to tyle z moich odczuć. Donate wleciał. Tak będzie! Dobrześ to powiedział! Będę cisnął ile fabryka dała. Bardzo serdecznie podziękował, bo widzę, że dzisiaj... Znaczy, nie mam absolutnie żadnych pretensji, bo po tym, co zrobiliście na strumyku urodzinowym, jest to 100% zrozumiałe. No ale dzisiaj po prostu troszeczkę jesteśmy bardziej stonowani, jeżeli chodzi o dotacje, więc bardzo doceniam tym podobny gest. Naprawdę, niesłychanie. Co jest lepsze, stopy wody pod kilem, czy kilo wody pod stopami? Oba są dobre. Niemcy wygrali wojnę, Francja, Wielka Brytania stała się syndykalistyczna. No różne te pomysły mieli twórcy gier, twórcy filmów. Wy wiecie, ja wiem, ale nic nie powiem. Czekaj, co ty mówisz, że co słowo jama to znaczy? Harmonia, wielka harmonia. No bo już zapomniałem, a to warto. Ale się obudził. A to ty, Gnomix, mówisz, że ja mam lagi. A wy tutaj... A, czyli wyjebka, no? Jak zawsze, Grzechu. Okej, dobrze. No jestem tutaj jedynym pancernikiem, reszta se płynie gdzie indziej, no nie chcę być jedynym. Dobrze, no. Dobrze. Super. Dobrze wiesz, że ja się świecę jak psu jajca. Jak będę sam, no to sam będę zrywał. Dobrze. To w takim razie teraz też nie będziesz miał do czego strzelać, bo ja ci nie będę świecił. Więc miłego nie robienia nic. No to nie świeci. No bo wiesz, jak będę z przodu, to będą do mnie strzelać. Bo się zaświeciłem właśnie od radaru. No i Kuba, zostałeś obdarowany przez RNG właściwie. Adrian kupił kolejne wsparcie, także... Poproszę o kapibary dla Adriana i Kuby na czacie. Yamato ma umiejkę w StarCraftie. Tak, znaczy Yamato to umiejka. Yamato Canon. W tym... Battlecruiserach.
O, i to jest fajna rzecz, jak tyle tego jest na czacie. O, to są właśnie te rzeczy, które ja chciałem tworzyć. Zawsze, czyli taką... wydało się. Nie, że kapibary, tylko społeczność, tak? Taką właśnie to, co się teraz dzieje na czacie. To jest... Moje serce się raduje, że dożyłem takiej chwili w swoim... tej... cudzysłów dużej karierze YouTube'owej, że takie coś mogę doświadczyć. Katsonis. El Katsonis. On ma radar. Na 9 km, ale bardzo krótki. W sensie, no, tylko 15 sekund niecałe. Tak, Yamato też było starożytną nazwą Japonii. To też było wcześniej powiedziane. No szkoda, że im się nie udało tego. Okej, torpedy. Torpedy od okrętu podwodnego, ale śmiesznie. Czy to są samonaprowadzające? Jedna wleci na pewno. Życie. Co, Der Grosse co to też ma jakieś tam torpedy, tak? Nie, bo to jest z tej gorszej linii. Witam, Jakubiem. Nie, jednak nie. Jest okej. Okay. Ale za to Der Grosse ma dobrą dodatkową. O, właśnie widzę. To akurat szybko się okazało tutaj. O. Właśnie widzę. Czy ty cofasz? Gdzie ty płyniesz? Ty chyba nic nie robisz. Tak, on cofa. On się cofnął, więc raczej torpedy nie dopłyną. Skończy się bieg torpedą. No dobra, tego gościa nie ma. Nieważne. Dostał za 20. Ja mam krótki dym? Nie, tylko jeszcze nie używam, bo po co? Dobra, jeżeli wpłynę za wyspę, to za wyspy prosto na niego się pojawię chyba. Taki jest plan, zobaczymy co tam wyjdzie, ale powinno wyjść, jak tak patrzę na mapę. Dobra, co tam pisze ta? Jak stare, dobre małżeństwo. Będą dymy? No to będą dymy, no trudno. Co ma być, to będzie, no. Piekło znajdę wszędzie. Jak tam było w tej piosence, nie?
My gramy przeciwko żywym graczom, ta gra jest przeciwko żywym graczom. I mu bardziej chodziło o zachowanie tych, cudzysłów, żywych graczy. Prawdopodobnie. A może. Dobra, zaraz na niego powinienem wypłynąć i będę go miał ładnie tutaj na celu. Oj, tak, on się tego Croisier. Croisier tutaj się pojawił. Co on robi? Czy on płynie? Gdzie on płynie? Czy Andalucja ma coś brzydkiego? Andalucja ma na 5 km niestety. On się cofa. Ale na szczęście ją wystraszyłem torpedami. No, wiecie co, naprawdę chyba się obrażę. Co to było? No, kurde, serio. Pełna salwa burtowa w jego... Skontowany, ale jednak bok. Za zero? Naprawdę? Kto mnie chce jeszcze opluć? Na razie dobrze idzie. No idę jak burza z tym damage'em. Ale dobra, nie jestem tutaj sam, płyniemy na niego, zobaczymy. Co to będzie. Co ty gadasz? Nie może tak być, że stracę gracza do RPG-ów. Utnij se palec czy coś. Ładnie życzysz kompanom. No lepiej to niż pójść na front. A od kiedy to w Polsce wojna jest? No, to jakby 20 tysięcy żołnierzy, 3,5 tysiąca pojazdów NATO i będą ciosania na białoruskiej granicy, no to sam sobie odpowiedz. No ale frontu to tam nie ma, no. Jeszcze. Ja to widzę optymista. Klasyczna panika, to jakby... Wszystko się może zdarzyć, no. Jakby, jak to jest? Hope for the best, prepare for the worst, nie? Tak się chyba mówi. No to przegrałem. Z czym przegrałeś? Nagle mi się gościu... Cały czas pojedynkowałem się z pancernikami wroga i nagle mi się... A, Katsonis. Gościu pojawił w dymie zaraz obok, nie? Kotek cię pojechał? Nie skomentuję. Oj, ta Andalucja chyba nie wie, co do niej płynie. Oj, ona nie wie, co do niej płynie absolutnie jeszcze. Czemu mi kamera nie chce... O, dobra. Oj, Andalucja, oj. Puć. Ty tu masz 10 torped, ja? Yes. Nieźle. A tu masłasz i taki... Mam 10 torped i mam skrócony reload do torped. Mam taką umiejkę. Że mi o 80% przyspiesza reload torped. 80? Jest no, po prostu węgiel, do 8 sekund. Na który opłaca się oszczędzać? Pytanie do ciebie. Agir. A cóż to jest agir? Krążownik niemiecki. Ciężki. Trochę mi się nie podoba, gdzie tu wpływam. No na pierwszym tierze bitwy są szybsze, wiadomo. Natomiast, że nikogo nie było, może teraz już nikogo nie ma. Nie wiem w ogóle, ile osób gra w ten tytuł. Czy serwery są mocno zapełnione, czy nie. Ja w każdym razie na tych tierach nigdy nie miałem problemu z tym, żeby mi kogoś dobrało do bitwy. No ciekaw jestem, czy to wejdzie. Nie! Kurde mać, uwolnij kamerę, uwolnij orkę. A na hydrę mnie złapał pomirn. Niedobrze. To w niego wejdzie. Jedna wejdzie. Razie. Czekaj, bo chcę zobaczyć, czy jeszcze coś wejdzie. A co, drugą puściłeś falę? No mówiłem, że mam szybki reload. Raz. Dwa, jeszcze dwie dostała, ale niestety bez dziury. Więc przeżyję. Szkoda. No ale 100 tysięcy zrobiłem, no. Drużyna nie chciała tego wygrać, no to na siłę się nie wygrywa bitew. Od czwartego poziomu w dół same boty, Grzechu.
Naprawdę? Nieprawda. To się tak skrył, że klikasz do pałki myszkiem. Zawsze klikam do pałki myszkiem, bo mi się nie chce klikać. Co daleko mam? Na klawiaturze. Tam. No. Ma to przyjął 11 torped, dalej płynął, wykończyło go 80 bomb, 500 funtowych, ale grzechuje lepiej. No, a coś mówiłem o Yamato, przepraszam bardzo? Agir to później, to po tej. Ale nie wiem, czy chcę Agirem grać. Nie umiem nim grać. Agir. Jest napisane Agir, to jest Agir. Ich bin einen Polaken und ich sprich zu Polnische, ja? Abyś się na Niemca nadawał, ja ci godą. Przypadek nie sądzę. Trzeba znać. Für Deutschland. Wiadomości, co się świecą. Po bitwie. Zresztą my już powoli będziemy kończyć. Taki ten strumyk jakiś trochę niemrawy, ale... Jaki niemrawy? Też... Ja się bawię świetnie. No nie wiem, mam takie wrażenie, że jakoś tak po prostu niemrawo jest. Nie, jest może super. Dlatego, że ja taki niemrawy mam stan psychiczno-mentalno-oralno-analny. Też... psychiczno-mentalno-oralno-analny. Tak, i po okręcie jakieś 45 minut temu. No dobra, tylko że ty podajesz jeden konkretny przykład. Ogólnie metodyka była taka, że jeżeli okręt chwytał torpedę, to zazwyczaj tonął. Więc pieprzysz. I mówisz też o najlepiej opancerzonym okręcie w historii świata, więc no... Fajnie. Ale pokrytykować zawsze można, nie? Nie wiem w ogóle... To a, znaczy... Dobra, tak, ale... Niemrawy pieniędzy mu mało. Nie o pieniądze chodzi, tylko po prostu jakoś na czatach też nie za dużo mi się wydaje tych komentarzy. Ile osób w ogóle ogląda ten strumyk? Ile was tam jest po drugiej stronie? Nie wiem, czy jedna torpeda i koniec? Zazwyczaj nie było chyba tak, to nie było tak zero-jedynkowo. Ej, to nawet nie tak mało osób. Źle płynę. W każdym razie... Wiadomo, że różne przypadki się zdarzają, jako student... no, historia znała najróżniejsze możliwe przypadki. No wiadomo, że okręty też były trafiane z różnych kątów, na różne sposoby, no nie zawsze to było bezpośrednie trafienie w bok i tak dalej, i tak dalej. Lord Pawlak, no, jako jednak... student germanistyki czuję w tym momencie, jak moje uszy krwawią. Yes, ale jako osoba, która zna... Znam kilku Niemców, to ci powiem, że ich uszy by może krwawiły, ale i tak by się cieszyły z tego powodu, czy może nie uszy cieszyły, ale oni by się cieszyli z tego powodu, że chociaż próbuję. Nawet jeśli mówię łamanym niemieckim, to i tak by zrozumieli, co chciałem powiedzieć. Fajnie. To tak samo jak ja, nie śmieję się, jak ktoś próbuje, że jak ktoś próbuje mówić po polsku, jak jest za granicą, to ja się cieszę, że on próbuje. I nie naśmiewam się z tego. Znaczy mówię, że śmiesznie gadasz, ale nie robię z tego jakiejś beki, nie? Jak cię cisną na czacie grzechu, coś ty im zrobił? Naprawdę. A niech cisną. Tam by się przydały czystki stalinowskie, ja ci gadam! A co, byłbyś chętny do przeprowadzenia? A ja nie chcę mieć krwi na rękach. Tam masz, możesz banować. Ja rączki mam tutaj. A ja mam rączki na klawiaturze i chciałbym przejąć ten punkt, bo niewiele im brakuje. Dobra, mamy to. No to już jakiś tam początek. Teraz tak, jak wygląda mapa? Wyście popłynęli tam, tu mam... Kurde, no niby jest, ale to jest za daleko. 10 kilosów, nie da rady. Samoloty są tutaj. Aha, a tu jest niszczarka, ale mnie nie zaświeciła. No popieram próbę mówienia. Wiesz co, ja mam takie coś, nie wiem, są tacy ludzie na świecie, słyszałem o czymś takim. Ja nie mówię, że koniecznie nim jestem, ale utożsamiam się, o może tak. Utożsamiam się z osobami, które mają wrodzony talent do mówienia w różnych językach, bo są tacy ludzie, rodzą się tacy. Poligloci. No właśnie, tego słowa mi zabrakło, poligloci. I ja nie mówię, że ja jestem poliglotą, bo ja nie umiem w tyle języków, ale umiem udawać, że umiem. Okej. Jeśli wiecie, o co mi chodzi, nie?
No łatwo ci po prostu przychodzi z akcentami, ze wszystkim, z prawidłową wymową, z czasami. No, no fajnie, ja tak całe życie nie miałem, wręcz przeciwnie. No z tymi czasami to bym się nie rozpędzał, ale z wymową idzie w miarę okej. Ja niestety miałem... No, nie jest to mój talent. Co ty robisz? Ty zakręcasz w ogóle? Ja się chcę na tego nacelować. Tyś, tyś. Na razie nie wejdzie, ale i tak strzelę, bo kto wie. Może zmieni kurs czy coś. On jest nacelowany na mnie wszystkim. Chyba nawet nie. No właśnie, no to właśnie o to chodzi w przyk, tak? Przecież powiedziałem dokładnie to. Że potrafię udawać, że umiem w kilka języków. A tak naprawdę to... No jakby... Jestem tylko Duolingo. Polski i angielski. I łacina podwórkowa. Więc może Triolingo. Kurde, nie wejdzie nic. Ach. Nie sądzicie, że Cities Skylines 2 to porażka? Plus jeden, zgadzam się. Cities Skylines 2 to porażka, zwłaszcza to nowe DLC. A jakie DLC wydali? Plażowe życie, gdzie nie dodali nic związanego z plażą, tylko po prostu kilka modeli dodatkowych budynków. Tych mieszkalnych i tyle. I to jeszcze low residential. No to fajnie. Czy ty strzelasz do mnie na ślepo? Nie, nie do mnie to było. Do mnie nie, nie do mnie. Do mnie nie. Czyli jestem jak Clarkson w Indiach. No. Znaczy, jak ja to powiedziałem kiedyś do kumpla. I'm fluent in three languages. Polish, English and idiot. Dobra. Co ty w ogóle? Ty stoisz? Co ty to robisz? Cokolwiek robisz, jest to dziwny w opór. Czy ty jesteś... Czekaj, wait a second. Jesteś ode mnie na 5 km. Gdzie kręcę? Zobaczyłem Henrysia i chciałem go pokarać. Henryś ma torpedy? Jakże inaczej. Jakby nie miał, to by nie był nowym okrętem. Spieprzaj stąd, dziadu! Cyklopa przegadałeś w D&D? No widzisz. Dobra, spieprzyłem jak zawsze. Nie idzie mi to dzisiaj. A ja się bawię dobrze. Jeszcze go to minęło, nie? A, dzisiaj mi to nie idzie. To znaczy, wiesz co... Tym kosmosem, ja bym się tutaj przychylił do oceny największych naukowców cywilizacji ludzkiej, no nie bez powodu była to konferencja, ten wielki kongres, na którym określono. Wiesz co, zróbmy tak, bo to już jest końcówka samego strumyka, ja padam jak totalna lama, ja się rozłączę z tobą, wybacz, w tym plutonie i po prostu jeszcze sobie wypłynę w jakąś jedną bitewkę sam, dobra? No tak trochę no, nie bardzo, już... bo ja już ginę. Aha, chyba że tak. No co mi tego życie zostało? No, w każdym razie, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że naukowcy Ziemi określili w pewnym momencie, że nie opłaca się wysyłać wiadomości w kosmos, dlatego że ze zdecydowaną przewagą głównie mamy szansę na to, że jeżeli byśmy cokolwiek nawet wykryli, chociaż szanse są bliskie zeru, no to... Nie wiem, ja bym chciał usłyszeć, jaki to kongres, gdzie ten kongres się zbierał, jacy naukowcy tam byli i tak dalej. Dlatego, no ale po prostu był kongres i mu zaufaj. Większe szanse byśmy mieli na to, że na przykład by się nas chciało pozbyć nie z jakiejś nienawiści czy jakiejś chęci, tylko z tego, że po prostu byśmy mu przeszkadzali. Na przykład w pozyskiwaniu surowców, w pozyskiwaniu dobrobytu jakiejś fajnej planety i tak dalej. No i dlatego w pewnym momencie cywilizacja ludzka po prostu przestała. Ja osobiście wychodzę z założenia, że głupie to nie jest. Mówiłem, że ginę. No to dawiej, taki rozchodniaczek. No moment. O, panie szejku, mądrze napisane podziękował. Mądrego i dobrze posłuchać. Bardzo serdecznie dziękujemy. Ale jak to nie potrafisz? Co ty tutaj napisałeś? Nie potrafisz grać tutaj do Biawera? Jakby... Jak można nie potrafić grać w City Skylines? To jest bardzo proste. Dobra, rozchodniaczek na 9, bo już mam dość tych 8. Na 9, no dobra, o 9 mam jedną.
No ja zagram niepomiernym, tylko Agirem. No, mnie to zawsze się na tych niższych tierach przynajmniej grało. Tutaj, tak jak mówiłem, za dużo odległości, no ale okej. Okay. Możesz podpłynąć bliżej. No, wtedy najczęściej padam, no. No, ale to nie musisz podejść na początku bitwy. Tylko wyczuć moment. W każdym razie... Karamyn! Nie rozumiem, ale dobra. Niech bicie. W każdym razie, co chciałem powiedzieć... Discalence nie jest trudną grą, tam nie trzeba umieć grać. By... No bo ona na dobrą sprawę, tam jak tylko przekroczysz te początkowe progi, które no możesz tam na minus powiedzmy wyjść, to potem już ta gra nie stawia przed tobą żadnych jakichś wymagań. Przecież nawet, to już powiedziałbym, że City Skylines 1 jest trudniejsze od dwójki. Więcej miast straciłem w jedynce niż w dwójce. Dziewiątką na siódemki, no jest okej. Okay. I chodzi o to, że jakby no, argument trochę słaby. A nie wiem. Nie wiem, nie interesuje mnie. O, i wszedłby grzechu do bitwy bez dowódcy, jak zawsze. Serio? Nie mam tego w zwyczaju tam patrzeć, po prostu nie mam tego odruchu. To sobie moda wgraj, jak masz sklerozę. W bocie nie dało się bez załogi wejść. No, no tak, ale nie, tu się da. Się tutaj da. Agir, i to jest, mówisz, takie fajne, tak? No. 17 sekund przeładowania. Na 200, na 300 piątkach, do tego całkiem dodatkowe i torpedy, no i hydro niemieckie, 6 km na okręty, okay. Można tym ładnie te niszczyciele pogonić w późniejszym etapie gry. No co panie Iwo, ja się słucham, co? Już się świecę, no uwielbiam. No bo lotnictwo, no Jezu, co ty tak panikujesz? Wiem, ale no... Kurwa mnie to, że czego nie zrobię, to po prostu już jestem jak na talerzu. Grasz pancernikiem? Wiem, już tam się nie pluję. Ja się nie pluję, ja ci zwracam uwagę. Na dlaczego się świecisz? Że lotnictwo mogło wylecieć trochę gdzie indziej, a nie centralnie na mnie na przykład. No, dobrze leci, leci środkiem, żeby wyświecić jak najwięcej okrętów, robi zwiat. Przede wszystkim to są pepance od Krupa. No tak, tu pepance są bardzo dobre na tym okręcie. Zygfryd cięższy, ale lepszy, ale ciężej go zdobyć. No tak. Ale mówiliśmy o okrętach za węgiel. To z okrętów za węgiel jest dobry. Czemu tutaj płynie nasz lotniskowiec? Bo włączył sobie dwa razy W i sobie płynie. Dziękuję panie Kreciku. Bardzo serdecznie. Ja nigdy nie byłem wielkim fanem Krecika, ale mimo wszystko dziękuję. Twoim fanem będę. O, tak to podkreślę. Znaczy, moim zdaniem w przyk... Czy jak tam czytać twój nick, nie powinno być tak jak mówisz, że gra powinna być łatwa, nie powinna stawiać żadnych wymagań. Gra powinna mieć dwa tryby. Tryb taki jak jest aktualnie i tryb piaskownicy. I wtedy jest okej. Okay. I chcesz sobie grać bez żadnych utrudnień, chcesz mieć nielimitowaną kasę, chcesz sobie zaprojektować domki, zaprojektować miasto, żeby było idealne, piękne, ładne. Pykaj sobie w tą, w sandboxa. Chcesz pograć z jakimś... City Skylines. Chcesz sobie po prostu, chcesz pograć z jakimś wyzwaniem, żeby czuć tą progresję, żeby robić to i tamto, odpal sobie normalny tryb. Jakby moim zdaniem w grach zawsze powinien być wybór. Nie powinno być tak, że jest jeden tryb i koniec. Tak, tu się z tą zgodzę stuprocentową. Podziwiam podzielność uwagi pana B. Ogarnia grę, czaty i dwa czaty jednocześnie. Powiem tak, jeśli mam ci zdradzić, jak to Grzechu mówi istotę, streamera za gramera, czy jak tam to mówisz? Alkowe. Alkowe, no. Powiedziałbym, że 40% mojej atencji jest na grze, 60% na czacie, plus Grzechu. To chyba, że gram sam. No to 60% na czacie i w tej chwili dzielę po 30% na każdy czat. No, jakby mam te monitory, jestem przyzwyczajony, ja już trochę długo streamuję, nie? Się tego wyuczyłem. A u mnie 70% atencji jest na nieogarze. Grunt to skupić się na czymś, nie? Znać swoją mocną stronę i po prostu w nią brnąć. Czy jestem ludologiem? Nie jestem ludologiem, po prostu mówię co myślę. Czasami mądrzy, czasami nie. Zazwyczaj nie mądrzy. Wpłynął w krawędź mapy. Pięknie go moja salwa ominęła. I pięknie nie ominęła mnie salwa wroga. Co do mnie tak napieprza? To ty byłeś? Tak, to ty byłeś. Ludologia ciekawa nauka. Wiem,
Bardzo ciekawe. Royo chyba ma magistra z ludologii. Albo nie, on ma chyba socjologii. Kurde, już nie pamiętam. On kiedyś mówił, jakie ma studia, tylko nie pamiętam. Ale coś właśnie z tym. Albo ma socjologię, albo ludologię. Widzę, że facet się na mnie uparł. Evidemment przybrał sobie mnie za główny cel swojego jestestwa. On ma socjologię, okej, dobra. No to źle pamiętałem. No i piękne 10 w Wujinga. No. Nie lubię grać na zasięg. Dlatego grać na zasięg. Chodź tu, Grzechu, do przodu. Mam tutaj. Cały czas. Mam tutaj ten. Na jak to się nazywa? Uciekałem od tego Wujinga. Mam tutaj, jak to się nazywa? Hydro. To ci zaświecę wszystko, co tutaj będzie. W sensie torpedy, jeśli by jakieś płynęły. Biegnę, lecę, pędzę. Jugumo tu jeszcze jest, czyli może być dużo torped. No to odpalamy hydro. No już są torpedy. Co? Nie ma żadnych, co ty gadasz. No to po prawo. No ale to nie do nas. No nie do nas, ale są. A on czasem nie ma radaru? No nie ma. Jugumo też nie ma. Royo każdej grze daje 10 na 10. Nie powiedziałbym, że Royo każdej grze daje 10 na 10 teraz. Znaczy, jeśli chodzi o Dragon's Dogma, bo możesz się do tego odwoływać, no to Royo jakby nie wiedział i nikt nie wiedział, jakby, że takie mikrotransakcje wejdą. Ho, 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 ho. Ile przyjemności tu leci. O kurna, ale się zaroiło, ty. Czy ja to w ogóle dam radę wymanewrować? Dobre pytanie. Widzę, że ty też coś zebrałeś. Ja absolutnie żadnej torpedy nie zebrałem. No co to ta taka dziura powstała? No bo się rozszczepiły się po prostu, albo złapał ten, Ruprecht. Jakbym, czy mógłbyś, zebrał, czy mógłbyś strzelać do Jugumo? Postaram się. Ty się nie postaraj, tylko strzelaj, bo ja świecę go. Jeszcze przez 70 sekund. No może teraz zerwie ode mnie. Chodzi o Starfielda, ale może mu się podobać Starfield, no. O! Czemu mu się Starfield nie podobać, no? Enemy Destroyer blown up! Dobra, teraz mizerię trzeba porobić. Spróbować porobić. $10,000 w mizerię, bardzo ładnie. On mi oddał tylko za 2000, żeby tylko ci z prawej. A tak bijesz? Apekami. Główną? A czym mam go bić? Obelgami? Wiem, że jestem w tym dobry, ale no to wiele damage'u nie zadaje, wbrew pozorom. Wiedziałem, że takie ładne tam masz argumenty. Teraz za 6, bo już saturacja weszła. Teraz oberwę mocno, bo się wystawiam bokiem, bo no, biją do mnie z boku. On bardzo wolno płynie. No, tak czułem. Liczyłem się z tym. Ale widzę, że bardzo przyjemny przyjaciel w Jutlandzie mi tutaj dymek puścił. Ja zamierzam to wykorzystać, żeby spróbować przeżyć. Lotnictwo. Star Wars Jedi Survivor, a kupisz mi? Bo ja tej gry nie kupię bez promocji. Torpedki! Ui. No dobra. Jest promka 55%, a dobra. To ile kosztuje łącznie w takim razie teraz? Tam się na chwilę zaświecił, proszę ja ciebie, lotniskowiec. Gdybyś Missouri strzelał. Na razie. Kurde. 120 zł. Tak, masz rację. Brzmi sensownie, 120 zł nawet. Staram się do nich trochę skontować. Missouri. Czy ten Missouri w ogóle płynie? Bardzo powoli, ale tak. Ale... Ja nie wiem, czy on nie zahamował.
Nie, jeszcze nie. Tyle nawet ta gra jest warta. No tak, tyle jest warta. No niestety... Missouri... Wszystko na mnie, no. Za bardzo. Jak to jest przegrana? Jak to jest przegrana? To jakby gramy, żeby coś zrobić. Tak, ale... Wystawiłem się na całą drużynę wroga teraz, już wszystko do mnie wali. 2077, Cyberpunk. Demerzu zrobiłem. Dobra, ja sobie honorowo jeszcze tak na niższych tierach raz zagram. I tyle w temacie i będziemy się żegnać. Dobra. A może coś odpalimy celem urozmaicenia, zupełnie z innego kopyta, że tak powiem. Zrobiłbym tak. Spróbujmy. Dla ciekawości. Kung Fu Pandy, nie oglądałem żadnej. Czwórka ponoć jest najsłabsza z tych wszystkich. Gwint? No, Gwint jest spoko, co ty tam od Gwinta chcesz? Far Cry. Ja nie jestem wielkim fanem Far Cry'a. Ja byłem fanem Far Cry'a 1, bo wtedy rzeczywiście robił wielkie wrażenie. Dwójka już była do dupy, a potem te kolejne odsłony, no nie chcę się o nich wypowiadać. Czemu dwójka była do dupy? Bardzo monotonna i głupio zaprojektowana. Tam się tak potwornie nudziłem. Sam fakt tego, że przejeżdżałeś, wiesz, każda misja to była jedź, zabij, wróć, a jeszcze droga na każdą misję była usłana przeciwnikami, którzy się bez przerwy respili. I to było tak chamski resp, że jak w GTA San Andreas, że się odwróciłeś za plecy, potem z powrotem w drugą stronę już nagle cały posterunek wroga pełen przeciwników. No kurde, kto to wymyślił, to taki złowieszczy śmiech. Devastating Strike. Złonshotowałem wrogi krążownik. Z prawie 3/4 HP. Pięknie. To była detonacja? Nie. To była detonacja? Wiedziałem, że to była po prostu cytadela taka mocna. Tak, detonacja tej fajniej. Nie dzień grzecha. Znaczy tak, no dzisiaj lamię ewidentnie, ale ja dzisiaj jestem taką mentalną kaczką, to nawet można wyczuć na tym strumyku, że ja nieskładnie mówię po prostu. Ja bardzo mało spałem w tym tygodniu, miałem bardzo wielkie problemy zdrowotne, strasznie napieprzała mnie głowa przez wiele dni i po prostu naprawdę jestem strasznie... Dzisiejszy strumyk, nawet do tego stopnia, że zastanawiam się, czy dzisiaj w ogóle ten strumyk prowadzić, wiecie? Ale ostatecznie uznałem, że a dobra, miło spędzimy czas, chociaż poględzimy o czymś. Więc żałować nie żałuję, ale myślę, że to się odbiło negatywnie na tej transmisji, zarówno z perspektywy gameplayu, jak i z perspektywy komentarza, no, no słychać, widać, jest jak jest. Defeat. No ale 100 tysięcy jest. No a te najnowsze Far Cry'e po prostu, no to jest tak jak te najnowsze Assassin's Creed, że no może znaczników na mapie i po prostu, no nie, myślę, że może by to się grało nawet jakoś tam do pewnego stopnia przyjemnie, ale też się domyślam, że to będzie ta sama monotonia i oznaczanie tych samych miliarda tych samych misji podobnych cały czas. Szkoda mi czasu na takie gry, powiem szczerze. Jest tyle fajnych gier takich, gdzie po prostu no cały czas czujesz ten zapał, cały czas się dzieje coś innego, nowego, że szkoda na takie powtarzajki mojego czasu. Czy w ciąży jestem? Nic mi o tym nie wiadomo! VX, nie można sobie robić wolnego na YouTubie. Ani na streamach. Bo jak robisz sobie wolne, to ludzie o tobie zapominają. Znaczy grzechu jeszcze może, bo ma zapas dyskowy, ale jeśli chodzi o streamy, to streamy by mogły dostać lekko po głowie, bo... No. Bo tak to działa. Jak grindujesz social media, to nie możesz. Jakby... Uwierz mi. Jakby... Chodzi o to, że... Streamy, YouTube'owanie i tak dalej, to jest... Wszystko, to jest grind, tak jak w grach, to jest grindowanie cyferek, jak nie masz mindsetu na grindset, no to, no, to jakby nie jesteś w stanie tego pociągnąć na dłuższą metę, bardzo szybko się odbijasz po prostu. Tylko tyś już miał dwa razy wolny rok albo dłużej i popatrz jak chujowo mój kanał teraz wszędzie, znaczy... Wiesz o co chodzi, tak? Gdzie mógłbym być? Można robić hipotezę, jakbym nie przerywał. Nie tracił tych widzów wtedy, którzy mnie wtedy oglądali i wspierali. Fakt, została masa lojalnych, za co wam dziękuję. Ale... No ile bym mógł wtedy mieć widzów nowych, tamtych, gdybym nie przestał?
Więc no. Błędy, jakie popełniłem, no i tyle, no. Bo to podobnie, no... No ale cóż, nie będę się na ten temat rozklejał. Co było, co było. Co było, to było. Teraz nie zamierzam przestawać, nawet brniemy dalej, aby wiecie, jaki projekt chcę realizować od kwietnia. Ale to na razie jest... A, to na razie jest tajemnica tylko kanałowa moja. Nie będę się tu chwalił. Nawet mnie nie powieść. Nie. A, to nieładnie. Czy grałeś, czy grałem w polowanie na piniatę? Grałem na testowym, grałem tutaj. Fajny trybek. Absolutny zakaz przestawania. To nie zależy ode mnie, to zależy tylko i wyłącznie od was. Jeśli wy tutaj będziecie, bo wy jesteście najważniejsi, to ja będę dalej. Jak wy przestaniecie przychodzić, no to po co mam to robić, tak? Tak to działa niestety. Nic dla was bez was. Ładnie powiedziane. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Tu może jeszcze jakiś demecz padnie. O, proszę uprzejmie. Poczekaj, przyhamuj, no. Fajne rzeczy. Centralnie bokiem facet, no. Cyberpunk mistrzostwo? Teraz się zgodzę, że Cyberpunk jest mistrzostwem, ale wyszedł jako ten. Ale jeśli mówisz, że Assassin i Far Cry to są gry dla debili, bo masa znaczników, no to, to Cyberpunk też ma masę znaczników, więc nie rozumiem tutaj takiego trochę dualizmu. Bądźmy konsekwentni w tym, co mówimy. Dobra, ja sobie jeszcze jedną też pyknę. Pyknę sobie piniatę na koniec, a co? I też agirkiem. Ja to przeładuję, dobre pytanie. Chyba nie, chyba się już nie uda. Tak się bokiem wystawił. Polskim Mr. Beastem? Nie chciałbym być polskim Mr. Beastem. Mi wystarczy to, co mam teraz, może trochę więcej. Szczerze, takie... Cóż to jest w ogóle? Mr. Beast? A, taki mały youtuber zagraniczny. Czyli pewnie gigantyczny. No, jakby... Memy są z nim takie, że gdyby Mr. Beast chciał, to by jakby głód na świecie zlikwidował, albo znalazł ten, szczepionkę na raka. W każdym razie. I to jakby, to są takie żarty, ale no, wiesz, realne. Panie, do mnie to nie można takimi skrótami pisać, bo ja połowy nie zrozumiałem. Do mnie to jak do 90-letniego emeryta pisz. Tam wtedy może coś zajarzę. Tak, skromne 250 milionów subskrypcji. Serio? No. Jakby jedna z większych person youtubowych. Czekaj, ale ja myślałem, że największym youtuberem na świecie jest PewDiePie. No i jest, jeśli chodzi o liczby, ale no... Mr. Beast... on ma subów? Nie wiem, ile ma PewDiePie? PewDiePie już dawno nie jest największy? O, popatrz. No to widzisz. PewDiePie był kiedyś największym gamerem, to prawda. A to też już nie jest? Wydaje mi się... Bardzo serdecznie podziękował, mości panie Witkacy, doceniam niezmiernie, przyjemnie mi, że wpadłeś, no i mam nadzieję, że urozmaiciłem ci wieczór dzisiejszą transmisją. Chociaż może trochę jest nieudolna z mojej strony, ale i tak tego bym sobie życzył. O, tu się tak pocałowali dziwnie. Też mi się wydawało, że PewDiePie już nie jest największy. No wiecie, Grzechu cały czas żyje w 2012, więc zostawcie go. No. Ale to kto jest największy, no? T-Series. Nawet nie wiem, co to jest. Wytłumaczy ktoś, co to jest T-Series, bo ja też w sumie nawet nie wiem, jak to ubrać słowa. Mr. Beast jest dla idiotów. No dobrze, ale jest bardzo bogaty, więc jakby miał być tak bogaty jak on, to też bym wolał robić content dla idiotów. Ja to dzisiaj mówiłem, jakby mi ktoś dzisiaj dał propozycję, słuchaj, będziesz robił taki i taki content, stworzyłby cię jakby super gwiazdą, idę już teraz, komu mam obciągnąć, bym zadał pytanie. Wyszło sidło z worka, już wiemy, jaki jest Bergier. No oczywiście, ale ja tego nie kryję. Ty, no ale... To jest taki content typowy, amerykański content, taki show business. No bo jakby kto by... Amerykanie będą oglądać na przykład filmik, w którym jakby wyzwanie polega na tym, że on da swojemu tam kumplowi czy komuś Lamborghini, jeśli to Lamborghini przeżyje serię testów, czyli na przykład jak zrzucą go z wysokości na materacę, jak na przykład przejedzie się po tym pociąg, czy jeśli się przebije przez kontenery, jeśli i tak dalej, i tak dalej. Jakby to jest show business, no.
To faktycznie durne. Czemu durne? A mądre? A nie, ogląda się. No to wiesz, to pato streamerzy też się oglądają. Już nie, są? Już nie. Przeszło to. Dobra, no lotnictwo mnie pokonało totalnie w tej bitwie. Walą do mnie po prostu ze wszystkich stron świata, jak tylko mogą. No, albo tam ustawili, no. Ustawili jakieś te, ustawili chyba jakąś tam tarczę kewlarową czy coś takiego i tam Navy Seals, w sensie ex-Navy Seals strzelali do tego. Boską. Tak, to jest rozrywka, no. Ile tych torped do kurzej nędzy, no? Boże kochany. Torpeda za torpedą, torpedą poganiana, a potem jeszcze 5 torped. I taka bitwa. Czekaj, rozrywka nie musi być mądra. Rozrywka ma być rozrywką. Nie zawsze musi być za tym jakieś kurde filozoficzne przemyślenia i jakieś niesamowita wiedza, czy coś w tym stylu. Rozrywka ma po prostu być fun. Tak, zgodzę się z tobą, tylko że można też zrobić fan odmurzający, który robi z ludzi debili. Patrz na przykład właśnie pato streamerów. No może się to oglądało dla niektórych fajnie, no ale jednak nie życzyłbym sobie, że moje dziecko taką rozrywkę miało. No to mu tego nie pokazuj! No i o to chodzi, że no zbanowali i tyle, no. No ale to zbanowali, czyli, jak, czyli mają teraz banować wszystkiego, czego ty sobie nie życzysz. Jeżeli chodzi o takie treści, jak najbardziej. No dobra, takie ja treści, chciał, takie banowali. Treści, okej, okay, pato streamerów tam niech banują, okej, okay, ale czy, bo tak powiedziałeś, że sobie nie życzysz, to niech usuwają, no. No nie można tak mówić, no. No, można w zależności od tego, o jakich treściach się mówi. Ja mówię o pato streamerach. Jeżeli ktoś patologię szerzy, jeżeli ktoś obraża własną matkę, państwo polskie, pali flagę, sra na dywan, żyga pod siebie, uchlewa się do nieprzytomności, a ja mam to potem oglądać, moje dziecko może to oglądać, albo ktokolwiek inny może to potem oglądać, to się staje popularne, fajne, identyfikowane jako coś ciekawego, no to ja sobie takiego świata nie życzę. To tak samo jak zbanowanie nazizmu na świecie, no. Są jakieś takie treści, które żeśmy ogólnie, koncyliacyjnie przez społeczeństwo uznali, że po prostu są nieodpowiednie i tyle w temacie, że demoralizują w jakiś sposób. Taka moja opinia. No, okej. Okay. Zaraz tu lotnictwo znowu przyleci. Ale jakby YouTube nie odpowiada za to, co ktoś ogląda, no nie można tak mówić, no. Niby nie odpowiada, a z drugiej strony odpowiada, no bo wiesz, no banują te kanały, tak? Gdyby w ogóle nie odpowiadał, to by w ogóle się... Banują, bo łamią terms of service. Jakby nie łamali terms of service, to myślę, że takie twory jak Magical i tak dalej by się działy na YouTubie. Tylko że przekroczyli pewną granicę. Bo nie wiem, czy wiesz, ale to długo się działo na YouTubie. To nie było tak, że się pojawił, po tygodniu zniknął. Więc gdyby nie przekroczył terms of service, gdyby, powiedzmy, telewizja wokół tego nie zrobiła afery i tak dalej. Prawda jest taka, że to YouTuberzy to promowali też. Inni. De facto. Cisnąc z tego bekę, dawali temu zielone światło, no to wiesz. Ja ogólnie uważam, że wolne mass media powinny być wolne i każdy powinien tam kręcić co tylko chce, nawet jeżeli jest to głupie, oczywiście jak najbardziej, natomiast są pewne granice. To tak samo jak były materiały kręcone przez Al-Kaidę, które pokazywały egzekucje na ludziach. No takie kanały były, nie wiem z jaką skutecznością, bo sam na takie kiedyś wchodziłem niechcący, ale no niby jakoś tam są usuwane. Więc coś tam z jakimiś niektórymi tendencjami w pewnym stopniu walczą, no. Ten se bokiem stoi w ogóle. Aha. Poczekaj. O, target penetrated. Natomiast jeżeli chodzi o głupoty, bo od tego się tak naprawdę zaczęło, że głupoty, jakieś tam debilne zachowania, jakieś głupie pranki i tak dalej. Czy uważam, że to powinni banować? Nie, tak daleko bym się w tym nie posuwał.
Co nie zmienia faktu, że no to jest taka tendencja raczej niefajna, nie? Czy to jest jakby amerykański show biznes, no takie tam było zawsze. No. Uj, 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 mnie przygrzmocili. Cały czas jestem wykryty. Aha, przez te samoloty znowu. Lotnictwo w tej bitwie mnie totalnie, że tak powiem, rozwaliło. O, gorzej z tą wyspą. Cały czas do mnie napieprza przez te zasrane samoloty, no. Nie mogę z tym. Kurde. Boże kochany, kiedy ja się przestanę świecić? Już tu dawno żadnych samolotów nie ma. Gro, kurde, torpedo hit protection, co to jest? Ten wulkan ma oczy. No tak, ten wulkan ma oczy. Ja widzę, że ja się nie przestanę świecić. Ajajajajaj. I hun mi w odbyt, że tak powiem. No może wlecieć w niego. Żyje. Damage'u. Klik, 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 klik. Nie wiem, co z tym lotniskowcem, ale myślę, że naprawdę fajną bitwę się zrobił tutaj, naprawdę. Tam niszczarka, to ja dziękuję, ja do widzenia się z państwem. Ja się do widzenia z państwem. No tamten znowu wali. Chociaż ja już się nawet nie świecę. A znowu samolociki, no przecież dawno nie było. No i to jest właśnie ten tryb. Już wiesz, dlaczego nie gram lotu z tego trybu? 165 tysięcy i koniec. Czy streamuję też na Twitchu? Nie. Jeszcze nie. A, czyli takie rzeczy planujesz, wydało się. My tu się zastanawiamy, o co Berlietowi chodzi, a on normalnie tutaj za tydzień, proszę uprzejmie, jakieś streamy z tym, z Billem Gatesem będzie prowadził. Z Billem Gatesem może nie, bo niewiele miałbym z nim do pogadania. Dla mnie załatwią. Ale jakbym tak, jeśli chodzi o zagraniczne persony, jakieś takie, wiesz, wysokiego kalibru, to ja bym bardzo chciał posłuchać. Mógłbym robić naprawdę, no. Ja bym bardzo chciał posłuchać, jakby mi na przykład o kosmosie opowiadał Neil deGrasse Tyson. To bym mógł słuchać godzinami. Muszę sobie jakieś jego książki pokupować. Ja to zgaszę, bo... Czekaj, jak ta bitwa w ogóle wygląda? Bardzo wyrównana jest i ta nieszczęsna... Ten nieszczęsny lotniskowiec, on się trzyma za tamtą wyspą, ale ja go nie doścignę, to... by musiał być jakiś niszczyciel, ja nie jestem dobry w doganianiu lotniskowców, ale mogę na przykład jakby... kapa przejąć. Czy będę z tym z basenu? Nie. W każdym razie... Nie mam lotniskowców, wybaczcie. Nie mam, nie Nic posiadam. Dziwnego, że jest zapotrzebowanie na taką rozrywkę. Prości ludzie wymagają prostej rozrywki. Nie wszyscy wymagają jakiegoś wyniesienia na wyżyny, nie wiadomo czego i tak dalej, podczas... Niektórzy ludzie chcą po prostu sobie siąść, odpalić taki filmik, pieprznąć popcorn do mikrofalówki, nażreć się popcornu, trochę się pośmiać i pójść spać. Tak, i nawet bym powiedział, że większość ludzi, bo ludzie są po prostu zmęczeni i jak już przychodzi wieczór, to chcą spędzić czas przy czymś, nad czym nie trzeba myśleć, zastanawiać się, główkować, czy mieć jakiś rozterek moralnych. Ja to rozumiem i tak ja mówię, ja bym tego nie banował, tylko po prostu no, są pewne takie granice, które czasami już zakrawają o miano jakieś przesady. No właśnie byli to patostreamerzy, moim subiektywnym zdaniem. No tak, no patostreamerzy to jest granica, nie? Ale... No dopóki nie łamali Terms of Service, no to YouTube nie mógł nikt zrobić. No ja stoję po stronie YouTube'a tutaj. YouTube to jest prywatna korporacja i robią to, co uważają za słuszne. Znaczy, no może im nie było na rękę cokolwiek robić w tym zakresie, natomiast nie zmienia to faktu, że mogli zrobić wszystko właśnie dlatego, że są prywatną korporacją. Czy grałem kiedyś w Tibie? Samą Tibie nie, bo się odbiłem za dużo grindu i miałem za mało czasu wtedy na kompie, ale w OTS-a grałem. Aha, już do mnie samolociki lecą, dobrze upragnione, dawno nie było. Na razie Fireshield, ja jeszcze chwileczkę pogram, bo chce mi się.
Pogram dopóki Grzechu będzie grał. Sorry, ale muszę to powiedzieć, że lotniskowiec wroga bardzo ogarnia, lotniskowiec nasz w ogóle nie ogarnia, gościu na dobrą sprawę w ogóle przez całą bitwę nie pomógł nikomu na tej mapie. Nawet teraz puszcza, patrzcie gdzie latają jego... Fajnie. Gdzie latają jego samoloty, no. No gościu wokół siebie kręci po prostu bączki tymi wszystkimi myśliwcami. Chociaż nic go tam nie atakuje. Mógłby eskadrę wysłać na pomoc swoim pancernikom. Nie, chryndoli to w dupie ma. No po prostu nie mogę. No nóż się w kieszeni otwiera przy takich ludziach. Nie możecie wiedzieć, co YouTube chciał zrobić, co mógł zrobić i tak dalej. Pamiętajcie, że YouTube też się musi stosować do swojego regulaminu. Na papierze. A osobiście uważam, że jakby zarząd coś chciał zrobić, to może zrobić wszystko. Nie, bo teraz wtedy by musieli wysyłać nowe umowy, wszystko i tak dalej do wszystkich swoich partnerów, jeśli to jest kanałów na całym świecie. No ja tam swoje wiem. No ty możesz wiedzieć swoje, no a ja ci mówię jak korporacje działają. Korporacje działają tak, że czasami robią co chcą. Na tym polega prerogatywa korporacji, że no im się czasami po prostu w dupach przewraca i czasami wychodzą z założenia, że są ponad prawem, poza prawem i wręcz sami to prawo stanowią, więc no stąd też taka moja konstatacja, że po prostu wiem co korporacje potrafią. O aborcji się kłócicie, o matko bosko. No mam jeden z lepszych wyników nawet. Dobra ludziska, taki to strumyk na dzisiaj. Tak jak mówię, trochę nie mrawy, no ale to z mojej strony musicie mi to wybaczyć. Taki po prostu dzisiaj jestem troszeczkę oszołomiony. Trochę żeśmy pograli, trochę żeśmy pogadali, trochę coś się tam podziało. Może wam to jakoś tam urozmaiciło wieczór, mam nadzieję. Gwint na koniec. No niestety, muszę was rozczarować. Nie będzie gwintu na koniec. Wow, gwinta na koniec. A ja widzę, że będzie koniec na koniec, bo to już jest strumyk, który mocno się przeciąga. Nawet nie zauważyłem tego. A teraz mi to dopiero wleciało w oczy, że faktycznie ten czas się przepierdupcył. Co ci mogę powiedzieć? Powiem szczerze... Dzięki. Miłą grę, za mile spędzony czas. Dziękuję wam również, Lulka, że się pojawiliście, że... O Jezu. Że po prostu się komentujecie, łapkujecie i tak dalej. Discord się psuje. No i obawiam się, że musisz się ze mną rozstać, dlatego że będzie hymn. O, to ja spierdalam. Za przeproszeniem się. Żegnam. Ozięble. Za przeproszeniem się na razie, czym się. Dobra. Zostaliśmy sami, drodzy widzowie. To jest ostatnia bitewka oczywiście też. Już wystarczy tego dobrego. Przeciągnęliśmy dzisiaj mocno. Ale fajnie było. Ja nie wiem, czemu Grzechu narzeka. To był fajny strumyk. O, odpalił akurat tarczę. Nie. Patryk, nie. Za mało mi płacisz. Nawet wsparcia nie masz. A ty mówisz, żebym takie rzeczy robił. Z czym to ludzi w ogóle? Mam nadzieję, że ten JB... Dobrze, ten JB jest błogi. Co? Jak ci ludzie grają w ten tryb? Co to jest w ogóle? Co to kurka jest? Jeszcze ja beznadziejnie strzeliłem, nie? Ale i tak siadło mocno. Następny tam jest taki sam. Kot Schrödingera tam jest, patrzcie. No. Także tak, najbliższy strumyk będzie z czego? No Flat Outa sobie wreszcie tego zrobimy, nie? Chyba, że chcemy kończyć w niedzielę Dragon's Dogma, bo to też wisi. W sumie nie wiem. Pomyślimy.
Zależy, czy Fire Shield będzie, czy mnie pokieruje w tej końcówce, bo chciałbym już skończyć ten stream. Wiecie, nie chcę zaczynać kolejnej gry bez kończenia jednej. A tym de facto by była seria z Floatouta. Enemy heavily damaged. Lubię takie komunikaty słyszeć. Enemy heavily damaged. No teraz drużyna wroga zagrała taksę. Resident Evil 3 wisi. Nie chcę go nagrywać w święta, bo będzie mało osób. I tak będzie mało osób, ale będzie jeszcze mniej. Wiesz o co chodzi, Lugwoj, spokojnie. Rezidencik będzie. Ja mam go cały czas zainstalowanego. Nic nie ucieknie. Poza tym Rezydent jest niezaczęty jeszcze. Wszystko jest. Jakby nałożyło się dużo rzeczy. Spokojnie, do najbliższej premiery będziemy mieli... Do której stream? To jest ostatnia bitwa. Będziemy mieli jeszcze do następnej premiery, czyli do Manor Lords, bardzo dużo czasu, żeby grać w różne gry. Także będziemy mieli czas na to. Nie ma żadnej premiery. Na spokojnie sobie zagramy wszystkie te gierki, które wam, że tak powiem, wiszę. I do tego czasu... do tego czasu może już wystartuję z Twitchem, ale to najpierw, no, to by trzeba było kopnąć Szymona. Mój ulubiony pancernik. Ojeju. Republika. W tej chwili. Ale nie mam też ich za wiele. Tak, pierwsze co mi przyszło do głowy to Republika. O! BeAware dostał... bana? Za co u grzecha? No, napisał tylko żartobliwie. Dzięki za dzisiaj. Poświęć jaja dla Bianki. Może w końcu będzie dalsza linia Grześków. Jakby... To jest aż takie straszne? Jakby no był dzisiaj delikatnie ruśnięty temat dzieciów, no to... To może dlatego, nie? Ale... No nie wiem. Ja mam wrażenie, że to nie było zgryźliwie, tylko żartobliwie napisane. Ale to jego kanał... Jego kanał. Nie, to Grzechu sam zbanował osobiście. Bo ja to mam napisane jako moderator. Ja wszystko widzę. Co uważasz o Sun Yat-senie? Jak dla mnie brakuje mu celności. Serio? Ja nie narzekam na Sun Yat-sena. Ja go lubię. Mój jest celny. Może ja mam jakiegoś innego, może ty masz z demobilu. Lubię go. Lubię nim grać od czasu do czasu. Ogólnie w kwietniu jest nowy miesiąc, więc trzeba będzie znowu zrobić cudzysłów przedłużany, a ja mówię 8-godzinny stream. Dniówkę, że tak powiem. Będę chciał po prostu taką dnióweczkę robić raz w miesiącu, taki evencik, co wy na to? Oczywiście, no trzeba się musiało na pewno tą dnióweczkę zebrać. Ale no, trzeba będzie w kwietniu to zrobić. Wyobrażam sobie, kupiłem nówkę sztukę nieobitą. A, widzisz. A czy masz smoka? Następne cele składkowe. Proszę, nie mów cele składkowe. Cel donate'ów, pisz. To są cele donate'ów, to nie są składki. Składki to w ZUS-ie płacisz. Składki to w ZUS-ie płacisz, to są donate'y. Wpłaty, płatne wiadomości. Napisz to jak chcesz, ale proszę cię, nie pisz cele składkowe. Zostawmy tą nomenklaturę u Grzecha. Ja tego tak nie lubię nazywać. U Grzecha też są składki. No właśnie, u Grzecha są składki. No tak, ale składki to mi się tak komunistycznie kojarzy.
No jeszcze ładne 12 tysięcy w Giorgio. Giovanni Giorgio. My name is Giorgio. Są też znajdźki. Mhm. W każdym razie. No cóż, tak, następny cel donate'ów 8 godzin. Strumyk. Także pykniemy go sobie. Ale pytałem cię, Lordzie Pawlaku, czy masz takiego jak ja? Wielkiego pytonga. Znaczy, Sun Yat-sena, w sensie. Nie wiem, gdzie ja powiedziałem to, czemu. Popatrz. Teraz go nie zobaczysz. O, proszę. Widzisz? Może dlatego mój jest taki celny. Mam tutaj potężnego smoka, który się wije przez cały okręt. Wiesz, on prowadzi moje kule. Jakbyś ty miał, to może i twój byłby celny. Także tak. Dobra. Dzięki za dzisiaj. Było naprawdę dobrze. Naprawdę było przyjemnie. Może Grzechu faktycznie miał gorszy dzień dzisiaj. I cóż, do zobaczenia w niedzielę. Już będziemy się widzieć w niedzielę. Nie wiem, zależy jaki będę miał chęć. Czy będę chciał grać w ciężkiego RPGa, ciężkiego cudzysłów, czy raczej w luźną ścigałkę. Zobaczymy, na co mi przyjdzie chęć. Nie mogę powiedzieć, która z tych gier będzie. Któraś z tych dwóch gier będzie. Po prostu przygotujcie się, albo będzie fantazy, albo będzie ścigałka. Dzięki za to, że byliście. Tak jak już mówiłem, nic dla was bez was i naprawdę doceniam to, że jesteście, że poświęcacie swój czas na spędzenie go ze mną i słuchanie mojego biadolenia. Oraz oczywiście dziękuję za uiszczone wszystkie wpłaty, wszystkie donaty na dzisiejszym strumyku. Żegnam się z wami i myślę, że życzenia sobie jeszcze w niedzielę będziemy jakby składać, nie? Ale wstępnie, jakby ktoś na niedzielę nie przyszedł, no to zdrowych jajec i wesołego coś tam. Nie wiem, czego tam chcecie. Co tam chcecie sobie życzyć? To i ja wam tego życzę. To na razie i cześć.